Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Ósmy dzień lutego, w kalendarzu mamy środę, to jest Tyflo Podcast na antenie Tyflo Radia, Tyflo Podcast na żywo, a skoro środa, to jest to właśnie ten Tyflo Podcast, w którym bardzo dużo mówimy o technologii i mówimy o różnych technologiach, bo właśnie rozpoczynamy Tyflo Przegląd. Po raz 171 się z wami spotykamy. Witamy bardzo serdecznie. Paulina Gajoch, Paweł Dzień Masarczyk dobry. I Witajcie. Mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy oczywiście na potężną porcję technologicznych newsów. A jakie to newsy, o czym dziś będzie, posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. To definitywny koniec zewnętrznych klientów Twittera. Czy czas przesiąść się na RSS? LibreOffice pozwoli na stworzenie bardziej dostępnych dokumentów. Usprawnienia dostępności w Reaperze. Ostatnie zmiany w Jeshuo. Drobne usprawnienia w czytniku ekranu PlayStation. iBrief, aplikacja pomagająca w ćwiczeniach pracy z oddechem. Dodatki dla NVDA autorstwa Konstantina Gladkiego od teraz dostępne na GitHubie. Google i Mozilla myślą nad alternatywnymi silnikami przeglądarek dla iOS. TesterWork wprowadza testowanie dostępności. Queryable, aplikacja do wyszukiwania zdjęć na iPhone z użyciem tekstu. Remote Incident Manager z możliwością wykupu na godziny. Prawdziwa gratka dla miłośników historycznych technologii wspomagających. Time for Bus. Dostępna aplikacja z rozkładami komunikacji miejskiej. Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia z obsługi systemu IPFRON Plus. Koniec keybase.pub. Jak uruchomić dowolną kategorię ustawień Windows z okienka Uruchom? Nowości w Telegramie. Będzie można dzwonić po Ubera. ChatGPT niedługo pojawi się w wyszukiwarce Bing. Microsoft Word z możliwością transkrypcji całych nagrań oraz mowy w czasie rzeczywistym. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! My zaczynamy, a czy wy zaczniecie razem z nami? Mamy nadzieję, że tak, a możecie to uczynić na kilka sposobów, pisząc i dzwoniąc do nas. kontakt.tyflopodcast.net, transmisja na Facebooku, transmisja na YouTubie. Tam są również pola do wprowadzania swoich komentarzy. Możecie do nas właśnie w ten sposób pisać. Możecie pisać także z poziomu naszych aplikacji, aplikacji na Windowsa, aplikacji na iOS-a. Ta aplikacja na iOS-a, co prawda, na razie w wersji testowej, ale ma też swoich użytkowników, więc zapraszamy bardzo serdecznie. No i dzwonić, możecie dzwonić do nas. tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie. To są wszystkie drogi kontaktu tu do naszego wirtualnego studia Tyflo Radia. A teraz już myślę, że możemy rozpocząć naszą 171 audycję. Na dobry początek powracamy do tematu, który, jak to się kolokwialnie mawia, grzejemy już od kilku ładnych tygodni, bo Elon szaleje, odcina klienty Twittera zewnętrzne, wyłącza API, po prostu robi wszystko, żeby nikt z niczego innego jak oficjalny klient Twittera albo strona webowa po prostu z tego serwisu społecznościowego nie był w stanie skorzystać. No i cóż, są takie przypadki, że klienty zewnętrzne to było jedyne źródło, dzięki którym no szczególnie niewidomi użytkownicy, ale nie tylko, korzystali z Twittera. No to co dalej, Pawle? No dalej sytuacja wygląda tak, że teraz już oficjalnie wiemy, bo jeszcze ten tydzień, dwa tygodnie temu to były wszystko podejrzenia, bo tutaj Tweetbot stracił dostęp, tutaj stracił dostęp Spring, tutaj jakiś Tweetings. To wszystko gdzieś tak przestawało powoli działać, ale nie było specjalnie jakiejś jasnej komunikacji ze strony samej firmy Twittera, co się tam właściwie dzieje. No i teraz już wiemy niestety, że jeżeli słuchacie tej audycji na żywo, to z dniem jutrzejszym odcinany jest dostęp do darmowego API Twittera.
Są API płatne. One tam są odpowiednio płatne w zależności od ilości użytkowników danej aplikacji. No ale te ceny są takie, że żadnemu, zwłaszcza mniejszemu, ale tym większym również deweloperowi nie opłaca się tak naprawdę utrzymywać dalej aplikacji. Więc tak naprawdę pada wszystko. Padają nasze klienty, których używamy, czyli TWBlue i TwistCake. Autorzy już oficjalnie pożegnali Twittera, powiedzieli, że sesje odpowiednie będą usunięte. Wydane były nowe wersje, które jeszcze Twittera wspierają, natomiast no, było jasno zaznaczone, że to już jest na ostatnich nogach i to już raczej pożegnanie. Padną oczywiście różnego rodzaju bramki, różnego rodzaju boty, które podawały jakieś cytaty, jakieś informacje z automatu, jakieś tam newsy przesyłały, pluginy, jeżeli mieliście WordPressa i podpinane jakieś powiązania z Twitterem, prawdopodobnie różne inne i FTTT także. Padną także narzędzia, których się używa na Mastodonie, na przykład do znajdowania osób z Twittera. Mówiliśmy o takich narzędziach w audycji mastodonowej, przykładowo Movetodon, Fedibert i parę jeszcze innych tego typu narzędzi. To również przestanie, no wszystko, absolutnie wszystko, co działa na API Twittera, no przestanie działać. No i co w związku z tym? No tak jak wspomniałem, autorzy tych klientów dedykowanych osobom niewidomym pozbywają się sesji twitterowych. Taki jest plan. Zobaczymy, jak dokładnie będzie wykonany, czy to z dniem jutrzejszym wyjdą update'y, czy nie wiem, chwilę to potrwa, ale no, koniec końców będą musiały te sesje zniknąć. W przypadku TwistCake'a nazwa programu, co ciekawe, się nie zmieni i wynika to z kilku aspektów. No, jak widać, tak bardzo autorzy poinwestowali w różnego rodzaju domeny, certyfikaty API do różnych usług już z tą nazwą TwistCake, że teraz będzie to troszkę ciężko, kosztownie i bardzo mało optymalnie pozmieniać, no bo jeżeli już zarejestrowali się do jakiegoś API, na które trzeba mieć zaproszenia z nazwą TwistCake, no to teraz tej nazwy nie zmienią. Skoro mają już mastodonową instancję TwistCake Social, no to domeny też już teraz nie zmienią. Nie da się tego w ogóle to zrobić. To by wymagało, to się tak fachowo tak nazywa rebranding. Cały, dokładnie, wszystko po prostu, to co zostało stworzone, trzeba by było zmieniać. To jest rzecz, której bez jakichś naprawdę ważnych powodów nikt nie robi. Bo też i świadomość marki danego narzędzia, tak, danej aplikacji bierze w łeb. To prawda. No i co prawda tam zarząd Twittera trochę się z tej decyzji próbował wycofać, bo zwłaszcza te boty, które automatycznie pewne informacje na Twitterze podają, zwłaszcza jakieś takie pogodowe, informacyjne, były dla ludzi dość cenne. No i tutaj stwierdzili, że okej, dla botów, które tworzą dobre treści, good content, czyli nie czymkolwiek śledzenie samolotu Ilona, nie, na przykład, nie, to na pewno nie. Ale czymkolwiek jest w rozumieniu zarządu good content, no to będzie dozwolone, ale no to jest wszystko, z czego się wycofali, cała reszta, no wtyczka zostanie wyjęta i to po prostu jest koniec pewnej ery. Koniec pewnej ery, którą ja wspominam bardzo sentymentalnie, bo Twitter w ogóle się okazuje, co mnie nie dziwi. To był z jednej strony taki święty graal, jakby taki kolejne wyzwanie, kolejne trofeum do zdobycia dla chyba każdego początkującego niewidomego dewelopera. Takie mam wrażenie, że i nie tylko, w ogóle ponoć dość popularną praktyką, żeby stworzyć coś fajnego na bazie jakiegoś API, to Twitter. I to nawet studenci, którzy ćwiczyli programowanie. Bardzo często ponoć był Twitter sugerowany jako taki serwis, z którym jest dobre API na tyle, że można jakieś ciekawe dane z tego wyciągnąć, jakiejś analizie poddać i zrobić z tego jakiś ciekawy projekt. No, jak widać, to się skończy. Dla mnie to jest też wartość sentymentalna, bo poznałem tam wiele osób, bardzo rozbudowałem swoją sieć kontaktów, przeżyłem już chyba każdego klienta, jaki istniał, od skryptów JOS-owych, tak naprawdę Jouter, Jafter pisanych, które były bardzo powolne, ale to był taki pierwszy niewidzialny interfejs do Twittera, przez różnego rodzaju jeszcze bramki, czy po Jabberze, czy po Skype'ie nawet, bo był kiedyś jakiś Twitter, coś tam for Skype, taka bramka, że się wysyłało komendy. No, swego czasu to nawet Facebook miał jakiś króciutki romans ze Skype'em, to oni tam próbowali różne rzeczy robić. Tak, pamiętasz? Ale ten Twitter był nieoficjalny. Pamiętam. Facebook ze Skype'em tam coś się działo, ale to było bardzo takie krótko. No, a potem to już jakieś klienty. Na Java w ogóle był taki klient JeepJeep.
który był jakoś tam dostępny na Symbiana, Tweet S60 potem, więc jeszcze czasy Symbiana w ogóle, Twitter, początki. Klango oczywiście. Oczywiście. Mac Tweet Jamala Mazrujego. O, mój pierwszy klient twitterowy. A widzisz, no tak, pamiętam, że był o nim podcast. Tak, był, bo ja używałem Twittera, kiedy to jeszcze nie było modne, a potem jakoś dokładnie przerzuciłem się bardziej na Face'a. Tak, to u mnie Twitter został, bo on tak wśród niewidomych się rozpropagował. Potem właśnie Twitter Christophera Totha, który później stał się Chicken Nuggetem, od Twittera różne odnogi, The Cube, Tweetmonger przez chwilę, kiedy Q oficjalnie zakończył rozwój. No i potem już szliśmy w TV Blue, Quinter przez chwileczkę jeszcze rok temu, no i Twiscake. Wiem, że były plany. Joseph Lee chciał zrobić dodatek do NVDA, który będzie klientem Twittera. No OpenTwin jeszcze po drodze czytam, Twin, potem OpenTwin, który gdzieś tam po cichu dalej się ponoć rozwija. W jakim kierunku to ciężko stwierdzić, bo wszystkie changelogi są po japońsku. Ale był ten program dość mocno używany. Jeszcze był ten, teraz to się nazywa i to też będzie jutro zamykane, Easy Chirp, a wcześniej Accessible Twitter, taki webowy dostępny klient, jeszcze zanim Twitter miał swoją natywną dostępność. No i trochę tego przeżyliśmy z tym Twitterem, różnych usług, różnych komunikacji, wspomnień, jakichś kont pozakładanych, jakichś warsztatów na ICC. No i teraz na koniec Twitter, który służył nam jako całkiem sensowna baza wiadomości do Tyfloprzeglądu. No i teraz to wszystko się zwija. No jakie mamy alternatywy? No oczywiście jest Mastodon, o którym jest cała audycja w Tyflopodcaście. Jest oczywiście no inne portale społecznościowe, to nie ma co wspominać. O Mastodonie już powiedzieliśmy dość dużo. Do takiej komunikacji quasi-twitterowej, jeżeli chcecie mieć kontakt ze społecznością osób niewidomych w szerokim tego słowa znaczeniu, zwłaszcza anglojęzyczną, no to Mastodon jest w tym momencie dobrym miejscem, żeby być w nim. Swoją drogą, a propos Mastodona, ciekawy projekt i w ogóle Fediversum został odpalony teraz w ciągu ostatniego tygodnia, czyli Radio Free Fedi. I jest to stacja, gdzie będą prezentowane utwory muzyczne, utwory mówione, czyli różnego rodzaju słowo mówione, jakaś poezja, jakieś takie mini podcasty, mini słuchowiska tworzone przez osoby z Fediversum. I najczęściej są to rzeczy na licencji jakiejś CC, różnego wariantu. No i można sobie tego posłuchać. Warto potem takich wykonawców wesprzeć, bo linki są zawsze na stronie podawane. Strona to radiofreefedi.net. No i tam możecie słuchać streama, podglądać, co było grane, co jest grane i zapoznać się z twórczością. Z ciekawości, jeżeli mogę ci przerwać na chwilę z pytaniem. Tak. Czy wiesz coś o jakichś fajnych instancjach? Albo nowych, albo które się bardziej rozruszały, albo które bardziej przyjmują niż kiedyś przyjmowały? Szczerze mówiąc, nie wiem nic o jakichś takich nowych, które by wybuchły, czy tam wystrzeliły, ale Twiscake Social jest dość popularny i jest tam dość dużo na przykład osób niewidomych. W ogóle gdybyście chcieli, to jest też taka nowa chyba dość strona z dość zaawansowanymi filtrami fedi.garden, gdzie jest taki spis różnych instancji, do czego one służą, w jakim języku, czy to jakiś konkretny rejon, czy po prostu ogólnie otwarte. Bardzo fajne miejsce, żeby się zapoznać i sobie wybrać jakąś fajną instancję. No więc tam można sobie popatrzeć. No i to jest Mastodon, jeżeli chcielibyście po prostu być w kontakcie z tymi ludźmi, którzy na Twitterze byli, prawdopodobnie gdzieś tam zmigrowali. Można jak najbardziej sobie przejść. Jest też taka aplikacja, ja to jeszcze teraz sprawdzę, żeby nie opowiedzieć wam jakiejś głupoty. No, nie wiem, chyba Social Graph nazywa się narzędzie, natomiast nie umiem teraz znaleźć adresu, które pozwala na przykład, jeżeli już zaśledziliście jakieś osoby, to sprawdzić, kogo też te osoby śledzą. I to jest segregowane od najwyższej, jakby od największej ilości wspólnych kontaktów z daną osobą, wspólnych powiązań, trochę jak osoby, które możesz znać na Facebooku. Do najmniej, więc można znaleźć takie osoby, które prawdopodobnie ten nasz krąg znajomych też by śledził, więc prawdopodobnie my też z nimi gdzieś tam mieliśmy kontakt, warto go odzyskać.
No ale Mastodon póki co nie wyczerpuje naszych wszystkich potrzeb, zwłaszcza jeśli chodzi o ten aspekt newsowy, taki prasowy, wiadomości i tak dalej. Bo na Twitterze było dość dużo serwisów, które po prostu podawały wiadomości. I różnych organizacji, i różnych takich kont, które z różnych przyczyn, czy to marketingowych, PR-owych, różnych, no nie mogą się tak w pełni przenieść z całą tą zawartością, którą tworzą, z tymi treściami na Mastodona, więc póki co no, muszą na tym Twitterze tkwić. No i co my w tym momencie możemy zrobić? No, ja się obawiam, że w tym momencie tak naprawdę naszą najlepszą opcją jest powrót do starych, dobrych kanałów RSS. Czyli dodajemy sobie to, co nas interesuje do czytnika RSS i śledzimy po prostu tak. I jak tak o tym pomyślę, to w sumie no, trochę daliśmy się zwieść tym, że wszystkie teraz media, które nas interesują, śledzimy na Twitterze. Od takich głównego nurtu wydawnictw, gazet, stacji radiowych, rozgłośni i stacji telewizyjnych, po jakieś takie blogi tworzone przez społeczności różne. No i teraz się okazuje, że jest problem, ale problemu tak naprawdę nie ma, bo RSS-y od zawsze były, są i oby jak najdłużej były. Trzeba je tylko odkryć i sobie jakoś uporządkować na nowo. No i właśnie w ostatnim tygodniu się tak zastanawiałem, czym by te RSS-y śledzić. No i o ile na iPhone'a sytuacja jest dla mnie jasna, bo mam Lir i o Lir jest też podcast i w ogóle kilka jest czytników RSS, które w Tyflo Podcaście zostały zademonstrowane. O tyle z Windowsem sprawa wbrew pozorom nie jest aż taka prosta. No bo to wszystko zależy, jakie mamy wymagania. Ja na przykład jestem trochę już przez Lir rozpuszczony i wiem, co czytnik RSS może potencjalnie robić i chciałbym mieć podobne doświadczenie na Windowsie. Czyli chciałbym mieć kategoryzację zaawansowaną, czyli foldery, podfoldery, podfoldery, import, eksport do OPML. Chciałbym móc, no jeżeli to możliwe, czytać całe artykuły tak naprawdę już w tym programie, bez konieczności otwierania wszystkiego w przeglądarce. No synchronizacja z czymś zewnętrznym typu Feedly, Feedbin i tak dalej, The Old Reader, byłoby fajnie, ale powiedzmy, że, znaczy już teraz widzę, czemu byłoby fajnie, bo by się między komputerem a telefonem synchronizowało chociażby, co już przeczytałem. No ale, no i oczywiście dostępność, to jakby wiadomo, stabilność. No i jeszcze fajnie, gdyby wykrywał po wpisaniu po prostu strony internetowej, potrafił wykrywać adresy kanałów RSS i pozwalać je subskrybować. No i okazuje się, że nie ma takiej idealnej aplikacji na Windowsa. Bo nawet jeżeli są, to z dostępnością jest problem. Dokładnie. I tutaj ja sprawdziłem głównie te tworzone przez pod kątem osób niewidomych. Ty mi, Michale, polecałeś RSS Owl, który u mnie no, przez jakieś przeboje i różne tam z Javą nie chce działać. U mnie on zadziałał, ale po chwili testowania to powiem szczerze, że to już chyba nie te czasy. Po pierwsze, ten program nam nie daje aż tak wielu możliwości, z których chcielibyśmy skorzystać. Dostępnościowo też jest średnio, a poza tym RSS All, ten oryginalny, został porzucony. Jest jakiś fork, który jest rozwijany na GitHubie przez autora. Jeżeli ma czas, to coś tam dodaje, no ale jakiejś przesadnie dużej aktywności w tej mierze nie ma. No i jakie mamy alternatywy w związku z tym? No był kiedyś QFeed, który zdaje się coś tam potrafił więcej. No ale jak wszystkie aplikacje ze stajni Accessible Apps, jak QRead, jak różne inne, jakieś tam certyfikaty wygasły do sprawdzania pewnie licencji, do sprawdzania aktualizacji i aplikacja się nie uruchamia w związku z tym. QFeed chyba, nie QRead. QFeed, ale że QRead ma te podobne problemy, ja w tym kontekście o tym mówiłem. Aha, okej. Okay. Tak, ponoć. No jest Twiscake, który ma czytnik kanałów RSS, ale on jest bardzo podstawowy. Tam naprawdę, odkąd ta opcja weszła tak naprawdę, to może było jedno wydanie, kiedy wprowadzono import-eksport do OPML. I to tak naprawdę strasznie wolno działa. Ja zeczytałem sobie ze swojego pliku OPML kilkadziesiąt kanałów. Oj nie, strasznie to działało.
Pomijając już fakt, że no tak naprawdę co my mamy? No mamy na każdy kanał osobny bufor. Nie ma jakiejkolwiek kategoryzacji. No można przeczytać w ramach tego Twiskake'a, tego niewidzialnego interfejsu, tylko i wyłącznie podsumowanie artykułu, a raczej tyle, ile autor uzna za stosowne umieścić w feedzie, czyli żadnej ekstrakcji tam tych artykułów no nie ma, chociaż ja wiem, że to jest funkcja taka już dorobiona, to nie jest nigdzie ustandaryzowane i to jest raczej coś ekstra, co deweloperzy dodają, ale tak jak mówisz, jest to wolne i bardzo, bardzo takie podstawowe, bym powiedział. Może, jako że teraz jakby Twitter upada i jakby trochę już nie trzeba się nim zajmować, to może pójdą jakieś siły nakładowe na Mastodona, wiadomo, ale też na RSS. Byłoby fajnie, bo to jest druga rzecz po Mastodonie, która no, zastąpiłaby w tym programie Twittera. Ale na ten moment mamy, co mamy. Jest Luna RSS, która ma kategorię, potrafi tam dużo feedów ogarnąć, chyba jakieś eksporty, importy też są. No ale co z tego, skoro pokazane nam są tak naprawdę dane, jakby wyciągnięte z XML-a tego feeda, w tak technicznej formie jakichś parametrów i przypisanych im wartości na polu listy, że to się aż nieprzyjemnie czyta. No i oczywiście żadnych artykułów nie wyciągniemy z tego, żadnej przeglądarki, tylko artykuł, opis artykułu, data, coś tam. Bardzo tak jakbym właściwości pliku przeglądał tak naprawdę, więc nic fajnego. Hermisk, ten litewski autor, który też zrobił aplikację do YouTube'a, niby coś do RSS-ów stworzył, ale próbowałem to pobrać, jest 404, nie znaleziono pliku. No i widziałem też podcatcher stworzony przez tego pana i jest on bardzo, bardzo prościutki, więc no nie sądzę, żeby tutaj było wiele lepiej. No i mamy na przykład Visu RSS. Visu RSS, program produkcji francuskiej, który od 5 lat czy 6 nie dostaje żadnych aktualizacji. Tłumaczenie jest anglojęzyczne, skończone w połowie. Ja posiadam wersję zrobioną przez społeczność lepszą tego tłumaczenia. Natomiast i tam jest dużo, bo tam już jest jakaś próba czytania artykułów. Różnie to działa, ale jest. Jest wykrywanie RSS-ów na stronie, jak się poda zwykły URL. Jest kategoryzacja według drzewa, nawet jakiś tam player do podcastów, do radia, jakieś wykrywanie kanałów z YouTube'a, dźwięki, tam odświeżanie co ileś, bardzo fajny interfejs. No tylko, że właśnie, po pierwsze program nie jest rozwijany, po drugie, no mi się już go udało zawiesić i wykrzaczyć. I to jakąś prostą rzeczą, wrzuciłem zdaje się nawet chyba szufladę Piotra Witka jako RSS, szybko przeszedłem się po liście artykułów strzałkami, no i bach, aplikacja się wyłożyła. Więc, no co nam zostało? No został nam Thunderbird. I ja na ten moment z tego Thunderbirda uczę się korzystać i próbuję go sobie uporządkować. Co my w tym Thunderbirdzie możemy? No pewnie wielu z was korzysta z czytnika RSS w Thunderbirdzie, więc dla was to tam nic nowego, ale myślę, że warto o tym krótko wspomnieć. Możemy stworzyć sobie konto aktualności i teraz ten styl pracy, jaki mi się marzył, da się osiągnąć, tylko trzeba być bardzo, bardzo uważnym. I tu widzę, że oprogramowanie open source jest fajne, ale diabeł tkwi w szczegółach i mam wrażenie, że dochodzi do takiego momentu, gdzie widać, że to tworzą programiści i oni trochę patrzą pod swoją logikę, a nie pod to, jak przeciętni użytkownicy do tematu podejdą. Więc kwestia dopieszczenia troszkę UX-u no, jest kwestią dość ważną w moim odczuciu. I teraz tak, ja na przykład nie chciałbym tworzyć dla każdej kategorii wiadomości, jakie czytam, a lubię sobie rozdzielić na przykład na rzeczy, które mi są potrzebne do tyfloprzeglądu, ogólna technologia, jakiś tam powiedzmy kraj, świat, bo lubię sobie dozować, kiedy, jakie informacje sobie chcę czytać i tak dalej. I idealnie założyłbym sobie jedno konto aktualności w ramach Thunderbirda i w ramach tego konta foldery. Chciałbym to zrobić z tego powodu, że jest możliwy w Thunderbirdzie również import i eksport tych feedów, ale niestety chyba właśnie tylko na poziomie konta, czyli jeżeli mam kilka kont, to musiałbym robić kilka osobnych eksportów. A ja bym chciał mieć wszystko w jednym pliku. I to się da zrobić, tylko trzeba jedną rzecz wziąć pod uwagę. My musimy nie tylko stworzyć te foldery, które w ramach tego konta chcemy mieć, czyli tak jak ja wspomniałem, przykładowo, tak, tyfloprzegląd, technologia, ale też w ramach tych folderów musimy ręcznie stworzyć podfolder na każdy feed, na każdy kanał, który planujemy dodać.
Bo niestety, no nie da się zrobić czegoś takiego, że dodamy sobie kanał, a potem stworzymy mu folder, a potem coś. Tam już idzie pełen automat i wiadomości wylądują w tym folderze, który w menedżerze subskrypcji, bo tak, najpierw się tworzy konto, jakieś tam foldery, a potem się wchodzi przez menu kontekstowe tego konta, aktualności do menedżera subskrypcji i dopiero tam my dodajemy jakieś kanały. I właśnie tak jak wspomniałem, o nie, kanał sobie nie stworzy sam folderu. Taka sytuacja nastąpi tylko wtedy, jeżeli żadnych folderów wcześniej nie stworzyliśmy. On sobie wyląduje w tym folderze, który aktualnie mamy podświetlony w tym menedżerze subskrypcji. Więc warto z rozmysłem potworzyć foldery wcześniej. I to muszą już być foldery, przypomnijmy i podkreślmy wężykiem, dla każdego kanału. Nie, tak, że tworzymy sobie na przykład folder technologie i tak, tam wrzucamy wszystkie RSS-y dotyczące technologii z nadzieją, że po prostu Thunderbird będzie na tyle inteligentny, stworzy sobie osobny folder. Nie, my po prostu wtedy, wchodząc do folderu technologie, dostajemy miksa z tych wszystkich RSS-ów, które tam sobie wrzucimy i tracimy możliwość przeglądania konkretnie tego jednego kanału. Dokładnie. Podejrzewam, że może by można było to potem załatwiać jakimiś filtrami. Nie wiem, czy w Thunderbirdzie, bo ja już dawno Thunderbirda nie używam, ale w sumie może przynajmniej na tę okoliczność go sobie zainstaluję do czytania RSS-ów, bo też podobnie wykorzystywałem Twittera jak ty, Pawle. Ale właśnie może tam by się ewentualnie jakimiś filtrami udało to załatwić na zasadzie widoku, żeby coś tam wyfiltrować, że pokazuj wiadomości tylko od tego konkretnego nadawcy i wtedy by można było coś tam sobie to wyświetlać. Takie rzeczy można robić w folder... ja tylko zaraz ci, Paulino, przekażę mikrofon. Spokojnie. Takie rzeczy można robić i o tym też opowiem, folderami wyszukiwania. I dzisiaj się tym troszkę bawiłem, bo ja też chciałem mieć z jednej strony... Organizację chcę mieć zachowaną taką, jak chcę, czyli foldery, podfoldery, podfoldery. I w tym momencie, aha, warto też zaznaczyć, to nie działa w ten sposób, że jeżeli stworzycie sobie folder technologia, a w środku foldery na feedy, to że przez folder technologia przejrzycie sobie wszystko w podfolderach. Nie, nie, nie. Ten folder będzie tylko takim trzymadłem do podfolderów, ale on zostanie absolutnie pusty. Żeby sobie zrobić folder, który wyświetla wam konkretne wiadomości spełniające konkretne kryteria, wchodzicie w menu, plik, utwórz, folder wyszukiwania i tam definiujecie wszystkie zasady, jakie ma spełniać konkretna wiadomość, którą chcecie w takim folderze zobaczyć. Ja na przykład sobie zrobiłem, żeby folder tam Tyflo Przegląd i wszystkie rzeczy, które są w Tyflo Przeglądzie, dodałem sobie do takiego folderu i w folderach lokalnych mam teraz folder Tyflo Przegląd. Jeżeli mam takie życzenie, że nie chcę oglądać kanał po kanale, tylko wszystko naraz, to muszę wejść konkretnie do tego folderu. I przy tworzeniu tych folderów też warto na jedną rzecz zwrócić uwagę. My możemy sobie zdefiniować, z których folderów wiadomości mają być łapane do tego naszego folderu wyszukiwania. Ten proces jest niedostępny. To znaczy, da się go zrobić, ale screen reader nie przeczyta nam, które foldery są zaznaczone, a które nie. I trzeba to robić na wyczucie. Zaznaczanie i odznaczanie działa oczywiście spacją. Działa na konkretnych folderach i tutaj warto zaznaczyć, domyślnie macie zaznaczony ten folder, na którym stoicie w drzewie folderów, czyli jeżeli stoicie na przykład na odebranych z waszego Gmaila i zaczniecie tworzyć taki folder, to te odebrane będą domyślnie wybrane i trzeba je spacją odhaczyć, wyjść w górę do drzewka na konto Gmail, zwinąć w dół na konto z RSS-ami, rozwinąć i znowu, nie tak, że cały folder technologia i super mamy już wybrane. Każdy feed osobno. Spacja, 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 spacja. Okej. Okay. I wtedy to tak zadziała, jakbyście chcieli. Czyli dodając nowy kanał RSS... Trzeba pamiętać, tak. Trzeba pamiętać o tym, żeby dodać go tak naprawdę w dwóch miejscach. Zarówno tak, w tym naszym takim folderze, gdzie gromadzimy te RSS-y z danych kategorii. Natomiast oprócz tego trzeba też zaktualizować sobie ten folder wyszukiwania, jeżeli chcemy, żeby ten RSS tam się znajdował. Tak, dokładnie tak jest. I to trzeba mieć na uwadze. Paulino, ty chciałaś coś powiedzieć, więc ja ci przekazuję. Znaczy ja w sumie tak sobie wymyśliłam,
że to byłby fajny, milutki scenariusz do wykorzystania czatu GPT. Żeby sprawdzić sobie, jak Thunderbird zapisuje w jakimś pliku konfiguracyjnym te foldery i kazać mu napisać skrypt, który będzie sprawdzał jakby pliki RSS-owe wrzucone do tego folderu i tworzył folder o tej samej nazwie i przenosił tam te pliki. To znaczy, o ile ja kojarzę, to Thunderbird zapisuje sobie te różne rzeczy w jakichś bazach danych, w jakimś SQLite'cie albo podobnych formatach, więc nie jest to takie trywialne niestety. Ach, szkoda. A znaczy nie wiem, bo ja w ogóle na RSS-ach się nie w ogóle mam wrażenie, że jeżeli chodzi o dodatki, nie używam tego w żaden sposób, do Thunderbirda, to tam jest, bo ja sobie przeglądałem, zastanawiałem się, ile można właśnie by było zrobić dodatkami, bo ty, Pawle, jak tak pytałeś o różne rzeczy jakiś czas temu, to też sobie tak przeglądałem w ogóle, co w Thunderbirdzie jest, jeżeli chodzi o RSS-y, o tę konkretną rzecz. I tak naprawdę bardzo niewiele. Ja mam wrażenie, że ta funkcja to została kiedyś dodana do Thunderbirda, tak po prostu, ale chyba nie jest ona przesadnie używana przez społeczność. Może tak być. Znaczy, kiedyś było lepiej, jeszcze w czasach Thunderbirda, przed tą nową specyfikacją dodatków, to tam były jakieś dodatki, które coś rozszerzały i dodawały, ale niestety te dodatki już nie były rozwijane po tym, kiedy Thunderbird się przeniósł na nowy model w ogóle tych dodatków. I teraz ogólnie jest niestety bałagan, jak chodzi o dodatki do Thunderbirda, bo na stronie z dodatkami nadal znajdziemy dodatki, które są na te stare wersje Thunderbirda. Pewnie z tytułu jakiejś kompatybilności wstecznej, bo nie wszyscy się przesiedli i tak dalej. Natomiast no, ciężko w tym gąszczu odnaleźć to, co jeszcze działa, tak naprawdę. I mam wrażenie, że rzeczywiście jest posłucha w takich dodatkach sensownych. Natomiast o czym warto wspomnieć? Warto wspomnieć, że jak już sobie poradzimy z tym wstępnym rozgardiaszem, to Thunderbird też nam oddaje w funkcjonalności i wiadomości na RSS są traktowane jak zwykłe maile. Co to oznacza? Możemy je na przykład przekazywać dalej. I to jest bardzo fajne, bo możemy przekazać cały artykuł, bo Thunderbird umie renderować artykuły, jak się okazuje, i można przekazać na przykład komuś jakiś artykuł ciekawy, który przeczytaliśmy, Ctrl-L, normalnie jak maila, przekazujemy dalej i cały artykuł się wysyła i to jest super. Teoretycznie działa odpowiedź, ale domyślam się, że to tylko w sytuacjach, kiedy gdzieś tam w tagach tego RSS-a jest zakodowany e-mail autora. Natomiast coś, czego nie testowałem, to jest, czy gdybym sobie przeniósł opcją przenieść do folderu. Na przykład na moje konto gmailowe jakiś artykuł, czy on by mi się zapisał jako e-mail w skrzynce i bym mógł na przykład na telefonie odczytać? Musiałbym zobaczyć. Teoretycznie taka funkcja jest. Czy to tak zadziała? Nie wiem. Musiałbym zobaczyć. Natomiast jedną poradę, jaki bym udzielił tym, którzy by chcieli czytać sobie RSS-y Thunderbirdem, warto włączyć, jeżeli nie włączacie zazwyczaj, podgląd wiadomości przyciskiem klawiszem F8. Bo on może coś trochę przycinać, przymulać, jak się używa tak tradycyjnie Thunderbirda. Natomiast kiedy macie go włączonego, to będąc na liście artykułów, czyli no na liście wiadomości de facto, naciskając F6 przeskakujecie od razu do treści wiadomości i to takiej właśnie zdestylowanej, gdzie już nie ma całego widoku strony, całej przeglądarki, tylko jest po prostu taki widoczek no, sformatowany ładnie, z nagłówkami, ze wszystkim, można czytać cały artykuł. Jedyne, czego nie ma, to ramek, na przykład właśnie na szufladzie Piotra Witka są wycięte jego filmiki osadzone z YouTube'a, ale tekst można spokojnie czytać, w linki klikać, po nagłówkach chodzić i tak dalej. Całe formatowanie jest zachowane. Potem Shift F6 wracacie na listę wiadomości, możecie czytać następny artykuł. Gdybyście próbowali otwierać Enterem artykuły, no to niestety domyślnie sfokusowana jest jakaś dziwna kontrolka nieznane. Tabem możecie przejść przez wszystkie pola, które tam są, czyli od, do. One, mimo, że to nie jest mail, to dalej te pola tam wszystkie są. I za polem temat renderuje się cała przeglądarka, czyli cały widok strony internetowej z wszystkimi linkami od góry do dołu. Nie ma opcji F9, czyli trybu czytania jak w Firefoxie. Trzeba sobie samemu znaleźć treść.
I nie wygląda to fajnie. Zdecydowanie bardziej polecam ten podgląd wiadomości pod F8 i potem F6 do niego przeskoczyć i Shift F6 wrócić, strzałka w dół na następny artykuł, F6 przeczytać, Shift F6 wrócić. I taką rutynę polecam. Naprawdę bardzo przyjemnie się w takim układzie to wszystko czyta. A czy zdarzyło się, Pawle, żebyś trafił na coś, co nie poddało się tej destylacji? Jeszcze nie czytałem aż tak wiele, ale próbowałem w kilku portalach takich, bardziej jakieś blogi WordPressowe, jakiś Applevis, jakiś Telepolis i na ten moment wszystko działało jak trzeba. Właśnie, co ciekawe, na przykład w takich sytuacjach, jak mamy na przykład Applevis, to on też wyczytuje bardzo fajnie autora danej treści, czyli i to bardzo fajnie się czyta, bo przykładowo, nie wiem, tam jakiś Jaś Kowalski napisał posta na forum albo wrzucił aplikację i my usłyszymy wtedy tą aplikacja taka, taka, nieprzeczytane Jaś Kowalski, tak jakby to był e-mail. I to bardzo fajnie wygląda wtedy w takim kontekście. Ale wiadomo, że to nie jest mail. No i na ten moment wszystko, czego tam próbowałem, to bardzo fajnie się pokazywało w tym widoku podglądu. No więc no tak. Miejmy nadzieję, że to komuś pomogło. Ja jeszcze kojarzę, że Outlook ma możliwość, a przynajmniej miał kiedyś. Ten Microsoftowski. Tak, ten Microsoftowski i ten desktopowy, nie ten mobilny, że tam jeszcze dało się korzystać z RSS-ów, co niektórzy sobie to chwalili. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, bo mówiliśmy o Twitterze i teraz, okej, RSS-ami można zastąpić jakieś blogi, portale informacyjne, ale co na przykład, jeżeli na Twitterze śledziliśmy jakąś organizację, która tweetowała dość dużo ważnych rzeczy, albo na przykład były takie konta, gdzie można było śledzić mecze na bieżąco, bo tam były wysyłane tweety. No i okazuje się, że tu jest też rozwiązanie. Ty, Paulino, też chciałaś o tym wspomnieć. Ja o tym też czytałem, czyli portal, raczej stronka taka, ja kiedyś mówiłem o podobnym rozwiązaniu, rozwiązanie RSS Bridge chyba się nazywało, takie trochę self-hosting, ale były już dostępne instancje publiczne, czyli RSS dla stron, którego domyślnie nie posiadają. No i mamy też taki właśnie portal OpenRSS, openrss.org i on właśnie też ma taką misję, żeby udostępniać RSS tam, gdzie go nie ma. I on wspiera właśnie Twittera, wspiera YouTube'a w różnych wariantach, jakieś tam kanały, playlisty, shortsy, coś tam, GitHub'a w różnych wariantach, jakieś pull requesty, RSS-y dla konkretnych pull requestów, RSS-y dla, bardzo takie granularne, bo GitHub sam z siebie ma RSS-y do różnych rzeczy, ale nie do wszystkiego, więc tam to jest. No i do różnych innych stron, które same z siebie niewiele oferują. Trik polega na tym, żeby napisać openrss.org/ i kompletny adres strony, którą chcemy pod RSS-ować, czyli na przykład openrss.org/ twitter.com/ tam jakiś, ja bym na przykład dam jutro Euroblind, bo to jest Europejski Związek, Europejska Unia Niewidomych i ich konto dużo podaje rzeczy z takich organizacji osób niewidomych w różnych krajach. No, tego ani na Mastodona na razie nie przeniosą, ani żadnym, no, Twitter RSS-a nie oferuje, więc przez OpenRSS ja sobie to konto podepnę do mojego folderu w Thunderbirdzie i będę sobie w ten sposób śledził, co słychać u niewidomych w różnych krajach. Zasada działania serwisu jest taka, że jeżeli podamy po tym openrss.org/ jakiś adres strony, której oni jeszcze nie wspierają, to oni otrzymają o tym powiadomienie, że ktoś próbował taką stronę sobie podpiąć. Oni sami zajrzą gdzieś, czy nie ma RSS-a na pewno, czy gdzieś nie jest ukryty. Spróbują nawiązać kontakt z administratorami danego serwisu, żeby namówić ich, żeby jednak RSS-a dołączyli. A jeżeli to wszystko zawiedzie, to sami coś spróbują skonstruować i zbudować. Warto zajrzeć na ich stronę, na samo openrss.org, ponieważ jest tam changelog i można tam sobie na liście zmian czytać konkretnego dnia, jakie doszły nowe serwisy albo odeszły, bo może taka konieczność też będzie, albo co się ogólnie zmieniło, więc tam można wtedy sobie podglądać tego typu rzeczy. To jest super sposób na odkrywanie nowych stron. To też prawda. No, na ten moment tam za wiele tego nie ma, z tego co czytałem. Bardzo to jest takie powtarzalne, mam wrażenie, że się skupiają na kilku takich dużych. Ech, kurczę. Niestety, ale no jest szansa, że jak to się teraz zacznie popularyzować, bo Twitter
odchodzi w zapomnienie w niektórych kręgach, no to może tych serwisów będzie więcej. No wy też możecie współtworzyć to dzieło. I coś dodawać od siebie. Całkiem możliwe, że tak właśnie będziecie czynić. Swoją drogą to jest taka fajna jaskółka, jeżeli chodzi o te strony pozwalające na stworzenie kanału RSS z www, które nie posiadało tej funkcji, bo wcześniejsze próby to polegały na tym, że użytkownik musiał dość dobrze znać HTML-a, bo trzeba było zazwyczaj na takich stronach określić, co my chcemy parsować, jak my chcemy parsować, jak to ma działać. I jeszcze dodajmy do tego to, że to nie zawsze wszystko było fajnie dostępne. I ja na przykład byłem na kilku takich stronach, chciałem nawet coś tam zrobić, czymś się pobawić, ale ten interfejs użytkownika wcale nie był aż taki intuicyjny, żeby można było to ogarnąć. Więc dobrze, że jest coś takiego, co próbuje być automatyczne i oby to się rozwijało w dobrą stronę. Tak. A tymczasem odbieramy telefony, bo już mamy kilka osób w naszej poczekalni. Chcecie z nami rozmawiać i nas to bardzo cieszy. To na dobry początek odbierzemy telefon od Patryka. Witaj, Patryku. Witam bardzo serdecznie. Z czym do nas przybywasz? Przybywam do was z kilkoma rzeczami. Pierwsza rzecz to jest taka, że testowałem, bawiłem się tą funkcją Sync AI, również tą nawigacją wewnątrz budynków. Bawiłem się w nią w dwóch sytuacjach. No i tutaj natrafiłem na coś, że jakby trzeba uważać, jak się idzie. Mam wrażenie, że to jest dość czułe. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie na iPhone'ie właśnie SE trzeciej generacji. Czyli tak trochę potwierdzasz to, o czym ja mówiłem. Tak, to jest czułe na tyle, że na przykład jak ja idąc gdzieś tam przechyliłem tym telefonem jakby w trakcie chodzenia, to on z jakiegoś powodu zarejestrował, nie wiem, czy to wynikało z tego, że przechyliłem telefonem, czy faktycznie, nie wiem, że ściana była jakaś czy coś, ale on zarejestrował jako zakręt, mimo że ja nie skręciłem. To on jakby wydał mi dźwięk w trakcie rejestrowania trasy, że ja już skręciłem, co było totalną nieprawdą, bo ja nie skręciłem, więc natomiast potem jakby trasa się zrobiła i nie miałem problemów z nawigowaniem jakby do miejsca docelowego, tyle że po prostu no musiałem uważać, że jeżeli ten dźwięk gdzieś tam mi lekko schodził na przykład na lewo, mimo że jeszcze wiedziałem, że nie jest zakręt, to ten telefon gdzieś tam, odchylenie tego telefonu korygowałem, żeby on był przede mną. Natomiast gdybym faktycznie był w miejscu, które nie znam, no to faktycznie mógłby być problem. I tak fajnie by było co do tej funkcji, gdyby można było wprowadzić taką nawigację bezsłuchawkową. Czyli na przykład, nie wiem, bo u mnie jest taki problem, że jak mam słuchawki na uszach, to ja się często rozpraszam jakby, a czasami wiecie, możemy być w jakimś budynku, gdzie na przykład odgłosy otoczenia są dla nas ważne. A czy próbowałeś, Patryku, słuchawek z przewodnictwem kostnym? Nie mam takich, nie posiadam takich, więc spróbuj sobie to przetestować kiedyś i naprawdę ja polecam, bo oczywiście może być tak, ja słyszałem o takich przypadkach, że takie słuchawki dla niektórych osób też stanowią problem, że na przykład z jakiegoś powodu po prostu źle się w nich czują, ale ja akurat tego nie potwierdzam u siebie i moim zdaniem słuchawki z przewodnictwem kostnym to jest, no, jak dla nas jedna z istotniejszych technologicznych nowinek, więc ja szczerze polecam, żeby się przynajmniej tym pobawić. Ale ja właśnie jestem za takim trybem bezsłuchawkowym, żeby właśnie był taki dźwięk na przykład, że jeżeli, nie wiem, jestem oddalony od tego punktu, żeby na przykład dźwięk był wolniejszy, takiego pi, 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 i im się obracam, tym to pikanie jest bardziej szybsze. Coś jak w Misty World, kto grał na przykład, ten będzie wiedział, o co mi chodzi. Jak sobie ustawimy punkt nawigacyjny, ja jestem w stanie bez słuchawek bezpośrednio na niego dojść, bo to działa w taki sposób, że nie dość, że słyszę to w stereo, to jeszcze mam
dźwięk mi przyspiesza w miarę jak jestem blisko. Jak jestem bardzo blisko danego punktu, to w tym momencie ten dźwięk jest bardzo, 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 bardzo szybki. Tak jest to niewątpliwie jest... dobra sugestia i warto by ją przekazać twórcom aplikacji. Tak, i na pewno bez wątpienia to uczynię. Czy coś jeszcze? Tak, oczywiście. To jest news dzisiejszego dnia. A propos tych graczy, którzy używają Steama i którzy mówią, że Steam jest średnio dostępny, no to dzisiaj po prostu odkryłem coś, co mnie zaskoczyło. Steam ma, poza tym, że jest normalną aplikacją, która wiadomo jak wygląda, ma coś takiego, co się nazywa Steam Deck Mode, albo Picture in Picture, albo obraz w obrazie, obraz w obrazie po polsku. To się nazywa tak ten tryb. To jest taki, powiedzmy, tryb, który w zasadzie jest już od jakiegoś czasu na Steamie i on troszeczkę przypomina menu, powiedzmy, tych wszystkich konsol typu PlayStation czy tam Xbox, gdzie po prostu mamy pada, mamy jakiegoś tam pilota, mamy jakieś menu i chodzimy po tym menu strzałkami i coś tam wyświetlamy. Jakież było moje zaskoczenie, że od którejś z aktualizacji to menu Steama zaczęło być w Elektronie, a jeszcze większym zaskoczeniem było, kiedy odpaliłem to menu zupełnie przez przypadek, wziąłem do ręki pada i jak miałem wyłączony tryb przeglądania, ten tryb przeglądu i chodziłem sobie strzałkami za pomocą pada, mój screen reader czytał to, po czym się w tym menu poruszałem i w tym menu mogę bez problemu obsługiwać Steama w bardzo prosty sposób. Mogę chodzić po bibliotece, odpowiednie klawisze na padzie sprawiają, że mogę się wycofać z tego menu. Jak się okazało, zrobiłem testy przed audycją naszą. No i okazało się, że można również obsługiwać to menu za pomocą strzałek bez potrzeby, bez użycia pada, z tym, że nie wiem, w jaki sposób wejść w menu na przykład sortowania biblioteki, bo tam można, jak naciśnie się Y na padzie, to pojawia się menu sortowania biblioteki, gdzie mogę sobie bibliotekę sortować Steam alfabetycznie, tam ostatnio grane przez moich znajomych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli wyłączymy sobie tryb przeglądania, czyli NVDA spacja, DSR spacja, czy co tam kto używa, rzucając się strzałkami kursora, wszystko nam jest czytane i no słuchajcie, wygląda to na zaimplementowane w dostępny sposób świadomy regiony ARIA, znaczy znaczniki ARIA, bo jeżeli w ZDSR-ze sobie wyłączę czytanie znaczników ARIA, a mam taką możliwość, w tym momencie to menu nie jest czytane. Więc nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że utyskiwania... Poczekaj. Nie możesz tego, że utyskiwania użytkowników Steama no pomogły, osób niewidomych pomogły i faktycznie Steam coś z tą dostępnością zaczął robić, bo już ekran logowania jest dostępny. No i teraz to, a to wygląda naprawdę na świadomie zaimplementowane znaczniki ARIA. Nie wiem, Michale, czy nie znam się na tworzeniu stron HTML, czy takie znaczniki da się zaimplementować przez przypadek, czy... Wszystko da się zaimplementować przez przypadek, zwłaszcza kiedy korzystasz z rzeczy zewnętrznych, z jakichś zewnętrznych bibliotek. No czasem bywa tak, że po prostu twórca nawet nie jest świadom, co ta biblioteka, jaki kod wypluwa i co ten kod dokładnie oznacza. Natomiast no, tu jest całkiem możliwe, że to zostało faktycznie zrobione świadomie. Natomiast mam jeszcze pytanie, czy ten tryb, on jest domyślnie włączony, czy tam trzeba coś zrobić, żeby go uaktywnić? Znaczy wystarczy, ja robię to w ten sposób, że na jakby ikonce w zasobniku robię menu kontekstowe, jakby wciskam i tam to menu, ono nic nie mówi domyślnie, a robię trzy razy strzałkę do góry, Enter. Natomiast jest parametr, jeszcze nie sprawdzałem, czy on działa, który domyślnie nam uruchamia ten tryb, Picture in Picture. Okej, okay, no to też warto jest wiedzieć. Jeden parametr brzmi? Słucham? Jak brzmi jego nazwa?
No na to się mówi, to się różnie nazywa. Mówi się na to Steam Deck Mode. Steam Deck to jest tak. Ale czy znasz parametr? Jak, no właśnie, jak wywołać ten parametr? Nie, on jest na Audio Games Net w wątku, który ktoś założył. Dzisiaj dopiero założyłem ten wątek, ale on już jakiś czas temu jest. Gdzieś tam ktoś napisał, że właśnie od ostatniej aktualizacji ten tryb jest dostępny. I tam jest podany ten parametr w General Game Discussions, kilka wątków, jakby tam kilka wątków dalej jakby od, idąc od końca, a tam nie ma dużo tych wpisów. Natomiast no, można też ten tryb włączyć w opcjach. Te opcje jakoś są dostępne. Natomiast jeżeli faktycznie działa to z parametrem, to byłoby bardzo dobrze. Jest po prostu osobne okienko, które się włącza, które się uruchamia poza tym wewnątrz Steama. Jakby. No to. Coś, co nachodzi na. No to w takim razie to bardzo dobra jeszcze informacja. Jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz. Jak na przykład jesteśmy sobie w opcjach, które możemy też za pomocą tego menu przeglądać. Jeżeli coś mamy przełączone, włączone, a włączone, to jeżeli pójdziemy za pomocą pada tudzież strzałek, to usłyszymy dźwięk, że coś jest włączone, a jak jest wyłączone, to nie. Wtedy nie ma dźwięku. Także to też jest. I generalnie strzałka lewo i prawo przemieszcza nas po grupach, czyli po konkretnych sekcjach, a strzałkami góra-dół możemy się przemieszczać. Kto z was pamięta XBNC albo Kodi, ten będzie wiedział, o czym mówię, bo to mniej więcej menu, jak właśnie sobie naciśniemy insert spację, będzie wyglądało jak Kodi. I jak naciśniemy Enter, to przeniesiemy się do konkretnej sekcji, Escape z tego wychodzi, czyli no taka aplikacja się nam otwiera. No zgadza się. Czy Patryku, jeszcze masz dla nas jakieś wieści? Jeszcze mam jakieś wieści. Gdzie ukazała się, nie tak dawno ukazała się premiera gry Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Gra w uniwersum moim ukochanym, czyli Harry'ego Pottera. Która dzieje się tam ileś tam lat wstecz przed wydarzeniami z Harry'ego Pottera. Mam informację co do tej gry, że w grze jest zaimplementowany TTS, czyli możemy nawigować po wszelakich menu, co jest problematyczne z tego, co wiem. Natomiast jest to gra z otwartym światem i dla osoby totalnie niewidomej jest kompletnie niedostępna. Także jeżeli ktoś z was miał nadzieję, że coś usłyszał, bo były takie wieści, że jakaś dostępność ma być, no to niestety osoba totalnie niewidoma kompletnie nie będzie w to mogła grać. Co ciekawe, ponoć jest tam postać osoby, jedna z postaci jest niewidoma i ponoć jakby charakterystyka tej postaci była konsultowana też z osobą niewidomą. Ale na tym się skończyło i dostępności jakby... Natomiast jeżeli ktoś jest słabowidzący i nas słucha, to będzie miał jak w raju, bo tam podobno jest bardzo dużo opcji takich gościu, którego też obserwuję, Illegally Sighted, który jest graczem i jest graczem słabowidzącym, bardzo sobie chwalił. No i właśnie mówił, że dla osób słabowidzących jest wręcz super, także... Uważam, że to jest duży plus, bo ten TTS, który jest, na pewno bardzo pomoże osobie słabowidzącej, która ma problem z czytaniem, bo jakieś tam listy z Hogwartu, jakieś, które się tam dostaje, to no ten tak, TTS... No tak, to można to odczytać. Tak, bo wszystko to odczytuje, także uważam, że to akurat jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, jakby ktoś chciał i był osobą słabowidzącą. No ja na pewno jakieś streamy z tego będę oglądać, bo mówię, kocham to uniwersum. Natomiast gdzieś tam wiedziałem, że niestety to okaże się niegrywalne. Jeszcze mam jedną informację dla was. Dla użytkowników, którzy nie lubią Windowsa 11, albo dla tych, dla których Windows 11 jest zbyt toporny. Ostatnio pojawiła się modyfikacja
Windowsa 11 o nazwie Tiny 11, TIN 11 się to pisze. I w ramach też tej modyfikacji pojawiały się fejkowe newsy gdzieś tam, że niby to aktualizacja na Windowsa 10 z poniedziałkowym dniem jest, nie, że Windows 10 nie jest wspierany przez Microsoft. Nie, 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 nie. To wszystko jest fake news. To nie jest prawda. Do 2025 roku Windows 10 będzie wspierany, ale pojawiła się odchudzona wersja 11. Tiny 11. Tiny 11 się pisze i co ciekawe, gościu, oprócz tego, że ma Twittera, to informacje na ten temat umieszcza na stronie archive.org. Nie ma swojej strony jakby oficjalnej. I stamtąd można gdzieś pobrać ten obraz. Jak ja wpisuję Tiny 11, no to pokazują się polskie serwisy typu instalki.pl i tak dalej, które gdzieś tam mają ten link do pobrania, natomiast gościu na archive.org to robi. Natomiast zawsze przy okazji takich odchudzonych instalacji, tych tak zwanych modów, trzeba i warto zachować szczególną ostrożność, bo nie jest to kompilacja stworzona przez Microsoft. Nie jest... O tym autor pisze. Tak, 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 ale dlatego właśnie mówię. I to już nawet nie zakładam jakiejś złej woli, że tam jest coś doczepione, jakieś złośliwe oprogramowanie, ale może się czasem okazać tak, że po prostu coś nam nie będzie działać, bo autor nie uwzględnił jakichś specjalnych potrzeb, nie miał świadomości, że na przykład dla czytnika ekranu coś jest wymagane albo przynajmniej dobrze widziane, żeby było w systemie i to po prostu wyciął. Tak, tak, tak. Ja może powiem, co działa. Obawiacie się pewnie, że narrator ucierpi. Nie, narrator nie ucierpiał. Narrator jest. Zresztą autor zapewnia, że funkcjonalność z ułatwienia dostępu są jak najbardziej. Natomiast tak, mamy Microsoft Store'a, nie mamy natomiast Microsoft Edge'a i wszystkich innych funkjonalności, które z tym Edge'em są związane. A i nie Edge mamy... niedługo nam się przyda. O, a to ciekawe do czego? A do korzystania z ChatGPT. O tym dziś będzie. A tak, no dobrze, no ale to powiedzmy, że Edge'a możemy sobie doinstalować, bo przecież Edge jest na Chrome, więc podejrzewam, że nie będzie to problem. Natomiast jest to Windows w wersji angielskiej, jest oczywiście Microsoft Store, ale nie ma w nim funkcji WinSXS. Co to jest ten WinSXS? To jest moduł, który pozwala na między innymi na instalowanie funkcji opcjonalnych do Windowsa typu Net Framework, jak również dodatkowych pakietów językowych, wobec czego Windows jest tylko po angielsku. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak ten moduł doinstalować, czy da się go doinstalować, bo można było instalować inne języki, czy wystarczy skopiować cały katalog z jakiegoś innego Windowsa do C Windows, WinSXS, czy wystarczy po prostu skopiowanie i wtedy to działa, tego nie wiem, nie mam pojęcia. Domyślnie Windows jest po angielsku. Jak zainstalować pakiet językowy? Nie bawiłem się tym, bo szczerze powiedziawszy, dziesiątka Windows 10 spełnia moje oczekiwania i nie mam ochoty przechodzić na 11, ale jeżeli ktoś jest mądrzejszy ode mnie, kto się tym bawił albo będzie miał zamiar, no to mówię, że jest taka modyfikacja. Chętnie się dowiem, czy tam da się zainstalować pakiet językowy i jak tam jest z funkcjami opcjonalnymi. Domyślnie się nie da. To tak. Takie info. Okej, Patryku, no to w takim razie bardzo ci dziękujemy za tę garść, myślę, ciekawych informacji. No i co? I do usłyszenia. Także jeszcze raz przypomnę, jakby ktoś chciał, jeszcze raz, jakby ktoś chciał włączyć tę funkcję na Steamie. Steam Deck. Steam Deck mode albo picture in picture, czyli obraz w obrazie, to się bardziej nazywa oficjalnie. Minimalizujemy Steam do zasobnika systemowego. Na ikonce Steama menu kontekstowe robimy, czyli prawy klik myszy, trzy razy w górę strzałką, Enter. Okej, okay. Trzy razy w górę strzałką. I wyłączamy tryb przeglądania. Tak jest. Dzięki, Patryku.
nie ma za co. Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. No i oczywiście czekamy na kolejne wieści, pewnie za tydzień, albo za dwa, albo za ileś tam będziesz coś dla nas następnego miał. A tymczasem teraz kolejne nowości, potem sobie odbierzemy kolejny telefon, ale zanim telefon, to kilka słów o nowościach w oprogramowaniu, Pawle. Tak, trochę tego wyszło w ciągu ostatniego tygodnia i też poniekąd miesiąca, bo ja tutaj pewne zaległości też mam, ale zaległości nie bez powodu, bo kto nam lepiej opowie o Jeszło, jak nie Paulina, która pomaga tu w tłumaczeniu też i używa na bieżąco tego oprogramowania, ale o Jeszło to za chwilę. Natomiast najpierw co tam w oprogramowaniu, więc... Jest nowy LibreOffice, wersja 7.5 i no z tego, co tu widzę w liście zmian, dla nas jako użytkowników screenreaderów nic nowego się nie pojawiło, a szkoda, bo jest to potężne narzędzie, które no jakoś działa, wiadomo, jakoś tam dostępne jest, ale mogłoby lepiej. W porównaniu z tym, co się aktualnie dzieje w Office chociażby Microsoftu czy w dokumentach Google, no to Libre Document Foundation ma jeszcze długą, długą drogę do przejścia. Ale to nie znaczy, że nie ma żadnych tutaj pozytywnych wieści, bo zawsze też pozytywną wieścią jest, że to inni mogą tworzyć albo dane są im narzędzia do tworzenia bardziej dostępnych dokumentów. I no cóż, cóż my się tutaj... dowiemy. Dowiedzieliśmy się, że są usprawnienia w trybie ciemnym, no to dla osób słabowidzących na pewno dobra wiadomość. Tutaj jakieś zmiany, które nas nie dotyczą. Tutaj jakieś poprawki w eksporcie PDF-ów i nowe opcje dodane. Bardzo możliwe, że tam też doszły jakieś rzeczy dostępnościowe, ale tutaj nie ma mowy. W edytorze makro jest zoom, suwak do zooma. O, obiekty mogą być dla lepszej dostępności oznaczane jako dekoratywne. To jest bardzo ważne, jeżeli dodajemy obrazki i dodajemy obrazek, który jest typową dekoracją. Nie musimy wtedy do takiego obrazka, czy osoby tworzące dokumenty nie muszą wtedy wpisywać tekstu alternatywnego, ale warto go wtedy oznaczyć, że to jest tylko dekoracja i wtedy na szczytnik po prostu taki obrazek pominie. Mamy też... dodano w menu narzędzi nowe narzędzie do sprawdzania dostępności dokumentów i to jest fajne. W Office, w Wordzie też jest warto pod kątem takich podstawowych kryteriów stworzyć tutaj dokument i sprawdzić go takim kontrolerem dostępności. Tutaj widzę, że... widzę, że tutaj też usprawniono jakieś dodane nowe typy kontrolek i usprawnia to generowanie formularzy w PDF-ach. No ciekaw jestem, czy takie formularze w PDF-ach robione LibreOffice'em są dostępne. Nie wiem, czy ktoś kiedyś próbował, czy on da się zrobić tak, żeby... Bo formularze w PDF-ie, co by nie mówić, bardzo przyjemnie się wypełnia, jak one są dobrze zrobione, oczywiście. Oczywiście, że taki, jeżeli korzystamy na przykład z Adobe Readera, bo niestety tak, oprócz tego, że te formularze mogą być nawet zrobione dostępnie zgodnie ze sztuką, to jeszcze nie każdy program wyświetlający PDF potrafi te formularze odpowiednio zinterpretować i jeszcze tak, żebyśmy je byli w stanie przeczytać. To prawda. Dodano też opcję wstępnego tłumaczenia dokumentów za pomocą DeepL-a API. No to jest akurat dobre API, znaczy pod warunkiem, że ktoś je wykupił. To jest to dobrej jakości tłumaczenie. Jest to dobre tłumaczenie i to chyba wszystko. Jeśli chodzi o dostępność w Open Office. Reaper też news, który się dość szerokim echem odbił. W wersji 6.74 doczekał się kilku usprawnień dostępności, a oto one. Usprawniono opisy włączonych przycisków EQ, re-pitch i re-delay,
czyli takich parametrów. I zdaje się, że tam były jakieś problemy z przed tym, czy te przyciski są włączone, czy wyłączone, te parametry. Potem mamy usprawnione uporządkowanie kontrolek w czymś, co się nazywa Get User Inputs API. Nie wiem, czym to jest, bo nie używam Reapera za często, ale... Prawdopodobnie jakaś metoda, która, bo to jest jakieś API, tak. Na to wygląda, więc to jest jakaś metoda, która jest gdzieś tam wywoływana z Reapera. Pewnie jakimś zewnętrznym skryptem możemy sobie to wywołać, albo sam Reaper czasem to robi. Tutaj mamy informację następną, następny punkt. Ustawiono opis dla pola wyboru. Zdaje się, że chodzi o filtr przepustowy w FX Active Bypass. Więc FX tutaj... to jest w ogóle jakikolwiek efekt. Efekt. Aha, okej. Okay. No czyli tutaj jest pole wyboru i można po prostu, jest ono opisane teraz. Nie wiem, czym są sens, jakby wysyłki. Usprawniono nawigację klawiaturą i zachowanie screen readera właśnie w menu wysyłek. A tak, jak pamiętam, to były z tym problemy. Na menu tak, ścieżki. Tak, na były z tym problemy. Tak, na przekierowywaniu. Więc fajnie, że to zostało poprawione, bo tego się akurat czasem używa. No i pamiętam, że kiedyś próbowałem i miałem faktycznie z tym kłopot. Okej. Okay. Potem mamy w menu też przekierowywania ścieżek track routing mamy usprawnione zachowanie screen readera na liście wyjść sprzętowych, hardware output list. Nie wiem, czy tam też były jakieś problemy, ale już zostało to naprawione. I dodano jakiś nowy kursor o wysokim kontraście w któryś konkretnych polach i to wszystko, jeśli chodzi o Reapera. Następnie mamy Jeshuo i w Jeshuo dużo zmian takich dość ciekawych. Mi zapadła w pamięć bardzo zmiana, że od teraz można przypisywać różne opcje, różne funkcje do skrótów klawiszowych i te skróty klawiszowe mogą być oparte o cyfry i litery, czyli możemy przestawić na takich telefonach jak właśnie na przykład Smart Vision, możemy ustawić skróty na przykład na cyfry. No i to jest całkiem fajna sprawa. Natomiast to nie są wszystkie zmiany, bo co innego mamy. Zaimplementowano nowy sposób pracy z gestami złożonymi. Nie wiem, czy ty, Paulino, masz już jakieś doświadczenia z tą nową wersją? Co się poprawiło, zmieniło, czy coś na lepsze? Czy ty jeszcze nie miałaś okazji? Znaczy, powiem ci, że ja co prawda używam tej wersji, ale nie wiem, o co chodzi z tymi złożonymi gestami, bo ja w zasadzie większość tego, co jakby mam poustawione, to są krawędzie. Aha. A tak, no to po prostu takie zwyczajne gesty, czasami poprzerabiane, poprzemapowane, ale nie mam jakiejś tutaj rewelacji. Okej, okay. To może jest za chwileczkę wyjaśnione, bo tutaj mamy coś za chwilkę. Dodano obsługę złożonych gestów specyficznych do aplikacji na przykład. No, czyli można takie rzeczy robić per apka. Złożone, czyli pewnie, że w prawo, w dół i w lewo. Jakieś takie kreślenie kształtów, chyba o te gesty chodzi. Zoptymalizowane operacje gestów złożonych, o to już mówiliśmy. Skróty klawiaturowe obsługują teraz litery i cyfry. Można ich używać na fizycznej klawiaturze. No to jest fajne, bo to rzeczywiście jak ktoś posiada nawet... Telefony to jest jedno, ale są różne urządzenia, jakieś z pilotami, jakieś wieże na Androidzie, jakieś dekodery, które nie są na Android TV, tylko na zwykłym Androidzie, bo takie też są. Radia sieciowe, czyli takie jakby radiotelefony poniekąd radioamatorskie, ale na bazie Androida, które de facto są tylko ciekawym bardzo sprzętem do obsługi na przykład Zello, ale mają klawiaturę fizyczną też, więc jak najbardziej można tego też tutaj użyć. Dodano nowe zdarzenia dla efektów dźwiękowych. Paulino, patrzyłaś, jakie to zdarzenia, czy jeszcze nie? Oj, nie. Okej. Okay. No chociaż jeszcze jestem w sumie zawsze zaciekawiona, ale nie, jakoś mi to umknęło. No to ciekawe, co tam nowego dodano. Teraz możesz też stworzyć swój własny schemat bezpośrednio w ustawieniach programu dźwiękowy. Bo kiedyś dało się chyba tylko zamieniać dźwięki w ramach schematów już istniejących,
i je zahaczać i odhaczać, a teraz chyba można zrobić od zera cały schemat, jak rozumiem. No to też fajnie. Ustawienia feedbacku, ustawienia informacji zwrotnej, menedżer schematów dźwiękowych, to jest nowość tam. Zoptymalizowane ustawienia dźwięku, okej. Naprawiono problem, przez który liczba nieprzeczytanych powiadomień nie była raportowana w interfejsie urządzeń Oppo. No to jak używacie Oppo, to fajnie. Naprawiono błąd z nieprawidłowym zachowaniem ustawienia głośności rozszerzonej dostępności. Naprawiono błąd polegający na tym, że tryb czytania i wbudowana przeglądarka internetowa Jeshua były otwarte w tym samym czasie, co powodowało zawieszanie się całej aplikacji. Naprawiono błąd, w którym pierwszy znak był powtarzany w trybie przeglądania słów w sieci. To nie wiem, co tutaj było. Naprawiono problem, w wyniku którego nie można było poprawnie dotrzeć do początku lub końca strony. Poprawiono polecenie symulacji przewijania i obracania strony. No i to chyba tyle. Zdaje się, że były jakieś problemy z migracją danych, że... właśnie. Zdaje się, że... O, jak pobrać i zainstalować? Ponieważ wprowadzono poprawki w obsłudze gestów oraz poprawki w tłumaczeniu niektórych istniejących funkcji. Pewnie po czesku. Nie wiem, jak tam tłumaczenie polskie się ma, ale... po regularnej aktualizacji możesz napotkać wiele problemów. W ogóle nie dało się sterować czytnikiem, na przykład było taka sytuacja. Nie można było też wejść do głównych ustawień aplikacji, zamknąć menu. I żeby uniknąć tego zachowania, trzeba wykonać kopię zapasową i później ją wyeksportować i zaimportować w tej nowej wersji i powinno wszystko działać. Tam pewnie chodzi o jakieś zmiany w nazwach folderów i też to, że pewne chińskie komunikaty nie odpowiadają tym w nowym tłumaczeniu. No, na całe szczęście jest procedura opisana, więc ostrożnie z tymi aktualizacjami, ale jak widać zmiany są ciekawe. No mamy też pewne usprawnienia w PlayStation. Mamy na przykład informację, bo PlayStation wychodzi z nową betą oprogramowania dla PlayStation 5. Taką najważniejszą chyba zmianą jest możliwość dzwonienia na Discorda do znajomych. I to jest super. Natomiast są też drobne poprawki w screenreaderze. No i na przykład czytnik ekranu aktualnie przeczyta nam, ile elementów z ilu mamy na liście. Przeczyta nam też, w jakim kierunku możemy się poruszać w danym menu. No takie drobne usprawnienia tam są. Mamy też aplikację iBreathe na iPhone'a, która jest aplikacją właśnie do takiego ustalania sobie różnych naszych ćwiczeń z oddechem. Jeżeli robimy takie ćwiczenia medytacyjne, właśnie pracujemy świadomie z oddechem, to tam możemy sobie ustawiać różne formy tych ćwiczeń, różne podejścia, skonfigurować sobie cały taki plan. No i ta aplikacja jest również dostępna i ponoć autorzy, dlatego o tym wspominam, bo dostępnością się interesują i ją chętnie poprawiają. No i na sam koniec dodatki Konstantina Gladkiego, czyli ukraińskiego twórcy dodatków dla NVDA, takich jak WhatsApp Plus, Unigram Plus. No i teraz też mamy trener klawiatury, tylko chyba na razie po angielsku jedynie. No i kiedyś było tak, że trzeba było te dodatki pobierać z jego kanału na Telegramie, a jak ktoś Telegrama nie miał, no to było trochę ciężej, ktoś musiał podesłać. Natomiast teraz są już te dodatki na GitHubie, w komentarzu będzie link do repozytorium Konstantina. Pobierajcie, używajcie. Ostatnio wyszła nowa wersja WhatsApp Plusa z pewnymi poprawkami. No a jeżeli macie na to możliwości, to wspierajcie też, bo możecie finansowo wesprzeć autora. Zachęcamy i do pobierania, i do wspierania, a tymczasem odbieramy telefon od kolejnego naszego słuchacza. Arek tym razem jest z nami. Witaj, Arku. Dzień dobry. Cześć. Witam. Nie jestem pewien, czy mnie słychać. Słychać cię, słychać. Trochę innego setupu, bo ostatnio ciężko. Mam dla was kilka takich losowych w sumie nowości. Pierwsza rzecz to kombinowałem i aż wykombinowałem, jak zrobić, żeby w Tyflo Centrum Tyflo Podcast był na równi z Tyflo Światem, więc ci, co testują, mogą niedługo spodziewać się aktualizacji, w której wreszcie to będzie jakoś w miarę zunifikowane. Artykułów oczywiście nie będzie można słuchać, no bo wiadomo, natomiast będzie można przeszukiwać podcasty wraz z artykułami, no i wreszcie się doczekacie tego przewijania, które
tam wiele osób chciało mieć, no bo przewijanie w aplikacji do podcastów jednak by pasowało. Ja ostatnio podróżuję, powiedzmy to tak, i dlatego mam troszkę może mniej czasu, ale mimo wszystko nie zapomniałem o Cyfrocentrum i program dalej się rozwija, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to może się spodziewać wkrótce za jakiś tam czas aktualizacji. Ale to nie wszystko, o czym chciałem mówić, bo mam też kilka fajnych rzeczy a propos macOS-a. Pierwsza rzecz to taka niewielka strona, którą odkryłem. Przepraszam. Ja jestem ciekaw, nie wiem, czy Arek nas słyszy w momencie, kiedy odszedł gdzieś tam. Może zapytam Arka, jak wróci. Ale mi gdzieś się przewinęło przez moje różne tutaj newsy. Nie podawałem tego, no bo nie znam nikogo, kto by przetestował. Ale ponoć aplikacja MacWhisper się ukazała, która jest takim GUI do używania Whispera na Macu. Podam, mimo że nikt tego nie przetestował. A widzisz, no to możesz, jak najbardziej. Tylko pytanie, czy to jest dostępne. Bo to by było ponoć, fajnie. Ponoć jest, to ostatnio opisał o tym do mnie Maciek Walczak, który testował na razie darmową wersję tego, bo to jest, zdaje się, jeżeli mówimy o tej samej aplikacji, to te podstawowe modele są za darmo, a Medium i large Tak, dokładnie. Dokładnie. No to jest to, znaczy... Ja stwierdziłam, że to podam, bo widziałam to u Davida Goldfielda. Jestem już. Więc stwierdziłam, że to jest na tyle legitne źródło, że można byłoby podać. Nie jestem pewien, czy mnie słychać. Słychać. Arku, bo się tu dyskutowaliśmy, czy tego, tego MacWhispera nie wiem, szczerze powiem wam, że takie rzeczy mnie nie interesują. Jest od tego Command Line'owy program, nie testowałem, ale jeżeli chcecie, to bardzo chętnie sprawdzę. Potrzebuję tylko jakiegoś namiaru i dam wam znać. Z tego, co wiem, to aplikacja jest dostępna, bo Maciek Walczak pytał mnie właśnie o nią. Natomiast zastanawiam się, co tam siedzi pod maską. Przypuszczam, że raczej ten Whisper CPP, który został napisany na procesory, tak. Raczej nie na grafikę. Chyba w opisie aplikacji. A no, chyba, że ktoś tak, przepisał tam... na ten neuronowy silnik. Oni tam też akcentowali, że lepiej by było wykorzystywać te urządzenia z procesorem M1 albo lepszym. Więc najpewniej tutaj nacisk jest położony na procesory. Albo na ten silnik neuronowy Apple'a. Nie wiadomo w sumie, na czym to stoi. No jest to umiarkowanie ciekawe, tak bym powiedział. Na pewno się temu przyjrzę, bo w sumie nie wiem, czy Apple wydał jakąś specyfikację tego swojego neuronowego silnika, czy coś może na tym działać, czy nie. Nie jestem pewien, nie znam się na sztucznej inteligencji. Więc no, jest to coś, co warto by na pewno, czemu warto by się przyjrzeć. A ja odkryłem parę takich dziwnych, losowych rzeczy. Pierwsza rzecz to strona www.dockhunt.com. To jest strona, na której ludzie, użytkownicy systemu macOS udostępniają to, co mają w swoich dockach. Wszystkie aplikacje, które mają w swoich dockach, w jakiej kolejności i tak dalej. Stronka zrobiona chyba w sumie dla zabawy, ale dość popularna, jest tam dużo kontentu. No i naturalnie można tam wyhaczyć jakieś ciekawe, wcześniej niewidziane przez siebie aplikacje, tak? No bo ludzie w dokach mają różne rzeczy. Te doki są jakoś tak wysyłane, że screen reader czyta, jakie tam są aplikacje w tym doku czyimś. Możemy sobie kliknąć w taką aplikację, wtedy mamy informację o tejże, więc ja nie wiem, jak to się dodaje, czy się dodaje to ręcznie, czy jest jakiś program, który się instaluje od tej strony. Wydaje mi się, też o tym coś ostatnio czytałem, wydaje mi się, że jest jakiś program, który sobie instalujesz i on po prostu przechwytuje to, co masz w doku. Mm-hmm. No być może, w każdym razie fajna rzecz. Już tam parę aplikacji mam na radarze. A jak mam jakieś aplikacje na radarze, to prędzej czy później kończą one na podcaście opisywane, więc stay tuned. Co jeszcze? Na Maca bawiłem się Raycastem. Raycast to coś takiego jak Alfred, czyli program, o którym z Michałem Kasperczakiem już wielokrotnie tutaj dyskutowaliśmy przy różnych okazjach na antenie Tyflo Radia. Jest to taki launcher dla macOS-a, a Raycast jest nowym programem, który zamierza jakoś z tym Alfredem konkurować. Jest do niego bardzo dużo wtyczek.
No na razie nie powiem zbyt wiele, powiem tylko tyle, że faktycznie fajne są te wtyczki, są naprawdę przeróżne, fajne, pomysłowe rzeczy, jest jakiś tam speed test, jest jakieś tam od razu robienie z tego interfejsu wyszukiwarki przypomnień i tak dalej, i tak dalej. Aplikacja mogłaby być dostępniejsza, ale jest bardzo, mimo wszystko bardzo dostępna, da się jej używać bez jakichś większych przeszkód. Kolejną aplikacją, którą odkryłem też na system macOS, jest aplikacja HyperKey, www.hyperkey.app. I ta aplikacja między innymi pozwala nam zrobić coś takiego, że możemy jej używać jak OCR-a naszego ekranu, gdyż aplikacja pozwala nam przeszukiwać ekran przy pomocy OCR-a, co w konsekwencji czego możemy jej używać jako takiego, powiedzmy, zamiennika tego VOCR, jeżeli ten program nam nie działa. Ja nie wiem, ja z nim ciągle mam jakieś kłopoty, dlatego ten HyperKey mnie ucieszył. On ma też parę innych tam funkcji. Możemy sobie mapować modyfikatory, czyli można sobie na przykład, nie wiem, zmapować Ctrl pod Ctrl Alt Shift, jak ktoś często na przykład potrzebuje tych trzech modyfikatorów naraz, a jest dla niego problemem. Jest dla niego problemem to, żeby te klawisze naraz wcisnąć, więc to sobie taki mały programik. Jest darmowa wersja przez 20-dniowy trial, potem 67 zł, tak pisze na stronie producenta. Ja jeszcze tego programu nie kupowałem, jeszcze mi się demo nie skończyło, natomiast tak to wygląda. Okej, Arku, to jak rozumiem wszystkie newsy, jeżeli o ciebie chodzi dzisiaj, tak? Chyba tak, bo... A nie, Arek wyszedł i wszedł, że tak powiem. Więc Arku, czy coś jeszcze? Bo na razie cię niestety nie słychać. O, jesteś, jesteś. Co jeszcze? Nie wiem, czy kiedyś mówiłem, też fajna aplikacja do newsów, zarówno na Maca, jak i na iOS-a, News Explorer się nazywa. Chyba kiedyś o niej wspominałem, aczkolwiek znowu mi się ona nawinęła przez to, że wyszła do niej aktualizacja, która poprawia parę rzeczy z dostępnością. Tam był na przykład taki problem, że było ciężko z wyjściem z widoku pełnoekranowego, ciężko mi się aż wysłowić, a teraz to zostało naprawione. News Explorer na iPhone'a jest, na Maca jest, chyba to jest zakup uniwersalny, czyli płacimy raz w App Store i mamy na zarówno na iPhone'ie, jak i na Macu. No i co, bawiłem się jeszcze klientem Mastodona nowym na Maca, o którym chyba też bardzo każdy już chyba słyszał, ale nie wiem, czy każdy się bawił. Mona się nazywa, to jest po prostu Spring tak, z podmienionym backendem. Mój aktualny na iOS-a daily driver. Spring z podmienionym backendem. Czy się komuś to podoba, czy nie, to już każdego rzecz. W każdym razie program jest i doceniam to, że jest nie tyle ze względu na iOS-a, co ze względu na Maca, bo Twiskake nie posiada pewnych funkcji Mastodona, które mi nie są osobiście potrzebne. No i a propos Twiskake'a, nie wiem, czy mówiliście, bo szczerze powiedziawszy nie słuchałem was od początku. Jak mówiliście, to nie zastopujcie. Niedługo Twiskake pozbędzie się sesji twitterowej. Tak, to był raczej też, bo to no, jutro wygasa wszystko, nie? Zastanawiam się, dlaczego nie po prostu nie dadzą możliwości wprowadzenia własnego klucza deweloperskiego. No jak ktoś ma, no to co za problem? Chyba struktury pozostaną te same? Nie wiem, czy tam te API nawet dla pojedynczych użytkowników jakby czy się nie zaczynają od jakichś $100? Coś słyszałem. To są takie jakby realistycznie chyba nikt nie będzie się chciał nawet finansowo bawić w takie jazdy. No to pewnie tak. No, czyli chyba pewna era się kończy, jeśli chodzi o osoby niewidome. Z takiego czysto praktycznego punktu widzenia. Ja tutaj nie mówię o jakichś ideach czy coś, bo to żeby powiedzieć, niezbyt jest ciekawe. Natomiast z punktu widzenia takiego technicznego, no Twitter dla osób niewidomych chyba, nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale dla mnie Twitter się skończył dla osób niewidomych, przynajmniej z desktopów, bo
na telefonach komórkowych jeszcze jakoś idzie tam ogarnąć. No tak, ten klient Twittera na iOS-a nie jest wcale taki zły, więc tam można. Też nie jest aż taki zły, jakby można było przypuszczać, natomiast na Windowsie chyba będzie lekki problem, aczkolwiek coś czytałem, że można jakoś konta twitterowe importować jako te newsfeedy, jako kanały RSS. Ktoś się bawił tym? Tak, mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym dziś. Jeszcze się nie bawiłem, ale zamierzam. Jutro będzie test. Musiał... Jeżeli to jutro przetrwa i przeżyje, to jest dobry serwis. No, będę musiał się też tym pobawić. A no i co? No i to chyba na tyle. A masz, Arku, masz różne ciekawe narzędzia. Czy masz jakąś rekomendację czytnika RSS pod Windows? Czy mam jakąś rekomendację czytnika RSS pod Windowsa? Dostępny czytnik RSS pod Windows. Szukam, używam wbudowanego w ZDSR-a narzędzia, ale to chyba cię nie zadowala. No ja nie używam, więc... Szukam też czegoś bardziej uniwersalnego, bo ten ZDSR-owy czytnik nie radzi sobie z olbrzymimi plikami OPML, więc też szukam, a ja jak szukam, to może znajdę kiedyś, więc... Jak znajdę, to dam znać. To daj znać, bo ja na razie Thunderbird. I to chyba jest niestety najlepsze. Zbyt powoli to działa. Becky nawet ma jakąś wtyczkę do RSS-ów, ale niestety to nawet dostępne za bardzo nie jest. W ogóle te wtyczki do Becky to jest problem. Tak, bo tam kombinują z rysowaniem własnych interfejsów a Becky, dobry program. Fajnie by było mieć tam jeszcze RSS-y, ale to się chyba nie da. No można RSS-y mailami przyjmować, jak ktoś się uprze. Są bramki, że dostajesz z danego feedu maile po prostu jako maile i porobić sobie jakieś reguły na to. No ale to jest takie raczej obejście. Dokładnie. A i jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Niedawno wróciłem sobie do testowania BookBeata. To taki serwis z książkami. Coś jak audioteka, tylko przynajmniej takie książki, których ja słucham, to na BookBeacie jest więcej i w ogóle fajniej. Bardzo mocno promowany serwis ostatnio przez różnych trukrajmowych twórców na YouTubie. Tak, ja trukrajmy uwielbiam, ale nie o tym mowa. W każdym razie tam, co ciekawe, da się czytać w dostępny sposób, przynajmniej na iOS-ie, e-booki. Co jest ciekawe, bo w serwisach typu Empik Go na przykład, czy w innych tam jakichś Amazonach, to bez jakichś specjalnych chwytów typu specjalna dostępność i tak dalej, się nie da. W BookBeacie jest jedynie taki problem, że strony się same nie przewijają i trzeba klikać po przeczytaniu każdej strony w przycisk następna strona, ale no i tak jak na to, co prezentują sobą inne te aplikacje typu właśnie Empik Go pod względem czytania e-booków, to jest naprawdę nieźle. Działa też synchronizacja audio z tekstem i faktycznie VoiceOver jest w stanie to ogarnąć, więc no ciekawe, zaskoczyło mnie to szczerze mówiąc, bo ja myślałem, że to będzie renderowane po prostu jako grafika, żeby tam te usługi dostępności się nie dobierały do tego, chyba że oni stwierdzili, że iOS to iOS i im się nie chce, no nie wiem. To znaczy, wiesz co, no usługa dostępności ja zauważyłem, bo mam kilka, ja też korzystam z prasy elektronicznej i widzę, że to jest przynajmniej w iOS-ie mądrze zrobione, żeby jednak tych wszystkich właścicieli praw autorskich nie niepokoić zbytnio, bo jeżeli mamy nawet coś, co jest czytane przez VoiceOvera, a jest w takiej apce, to nie skopiujesz tego. Jest niby dostępna opcja zaznacz wszystko, ale ona nic nie daje. Ale można kopiować, wiesz, jak 4 razy no, 3 palce. No wiem, no oczywiście, że jeżeli tak chcesz, to można. Tylko wiesz, jak artykuł ma tam powiedzmy kilkadziesiąt linijek, to kopiować każdą, no dobra. No tak, to ja już bym, to, da się. To ja już bym wolał chyba sobie... To ja już bym wolał sobie to chyba nagrać, podłączając iPhona do urządzenia nagrywającego i później rozpoznać to sobie Whisperem. Tak. Też by mogło się to udać. Tak, no natomiast jest i doceniam to naprawdę, bo aplikacja BookBeat jest w ogóle bardzo dostępna.
I to nie jest sponsorowana. Ja wiem, że tam ostatnio wszystkie te reklamy BookBeata to sponsorowane są. Moja nie jest. Aplikacja jest fajnie dostępna, można sobie skakać po rozdziałach. W sumie kiedyś można by podcast zrobić o tym, bo ludzie szukają takich aplikacji z tego, co. Nie wiem, jak na Androida. Nie wiem, jak na Androida to jest, ale na iOS jest naprawdę bardzo dobrze. I wadą BookBeata dla niektórych, dla mnie, to mnie zaokrotnie przeszkadza tam, że nie można kupować MP3-ek, jest subskrypcja, można pobierać książki, ale one są tam jakoś zaczipowane. Też ostatnio popularny zwrot. Więc sobie ich tak łatwo nie wyciągniemy, ale można je fajnie słuchać w aplikacji. Jest zmiana prędkości. Czego chcieć więcej? Działa wszystko jak należy. A no to fajnie, dobrze wiedzieć. Szczególnie, że marka jest znana obecnie. No obecnie tak. To chyba ze Szwecji. A i są książki w obcych językach też. Po chińsku są tylko e-booki. Nie znalazłem żadnych chińskich tych audiobooków. Natomiast angielskich audiobooków jest całkiem sporo, jakby ktoś chciał. A myślę, że znajdą się wśród naszych słuchaczy tacy, co by chcieli. Może z chińskim będzie gorzej, żeby ktoś potrzebował, ale kto wie, kto wie. Z ciekawości, czy Libro FM jest dostępne w Polsce? Bo to jest ponoć taka alternatywa fajna dla Audible'a amazonowego z angielską, z anglojęzyczną literaturą, z audiobookami, gdyby ktoś chciał kupić audiobooki w MP3-kach na własność. Nie mam pojęcia, nigdy się takimi rzeczami nie zajmowałem. No to jednak jak potrzebowałem po angielsku, to u mnie Audible zawsze był. No, trzeba sprawdzić kiedyś. No, jest to ciekawe. No, ale to chyba tyle ode mnie. Nie będę wam zajmował już więcej czasu. Dziękuję bardzo. Dzięki, Arku, za telefon. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. Tymczasem zaglądam do waszych komentarzy i tu mamy komentarz i wypowiedź w zasadzie od słuchacza Piotra, a dotyczy tego, że 15 lutego o godzinie 17 w kinie Luna w Warszawie będzie testowana aplikacja do odtwarzania audiodeskrypcji na smartfona. Grupa testowa jest już skompletowana. Za stworzenie aplikacji odpowiada Polski Instytut Sztuki Filmowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gdyby ktoś ze słuchaczy załapał się do tej grupy, to będę zobowiązany, jeśli podzieli się wrażeniami po testach w Tyflo Przeglądzie. Ciekawe, jak to będzie działać, czy będzie dostępne w każdym kinie. Pozdrawiam. Informacja o testach była na grupie Niewidomi i Słabowidzący. Bądźmy razem. Dzięki, Piotrze, za te informacje. No myślę, że jeżeli lista jest kompletna, to ktoś z tej listy nas słucha i mam taką szczerą nadzieję, że podzieli się jakimiś swoimi wrażeniami w kolejnym Tyflo Przeglądzie. Teraz przechodzimy do następnej informacji. Informacja z pozoru taka bardziej do aktualności technologicznych, ale myślę, że może mieć ona wpływ na kwestie dostępnościowe. Otóż ostatnio przeczytałem taki artykuł dotyczący tego, że twórcy przeglądarek alternatywnych od Safari na iOS-ie, czyli na razie Google ze swoim Chrome'em i Mozilla z Firefoxem, planują wydanie wersji tych przeglądarek na niezależnych silnikach. I cóż, na razie sprowadza się to tylko do planów, bo nie ma ani słowa o tym, żeby Apple zmieniło swoją politykę dotyczącą tego, co może być silnikiem takiej przeglądarki. A przypomnijmy, że na razie to jest tak, że jeżeli ktoś na iOS-a chce stworzyć przeglądarkę, to może oczywiście to zrobić, tylko warunek jest jeden. Silnikiem takiej przeglądarki musi być WebKit, czyli to, na czym bazuje Safari i siłą rzeczy to, na czym bazują pozostałe inne przeglądarki internetowe, które mamy w iOS-ie. Podejrzewam, że ma to też związek z tym, że Apple chcąc nie chcąc będzie zmuszone gdzieś tam do otwierania się powoli na sklepy zewnętrzne. I być może
coś tu jest na rzeczy, że powoli ci twórcy, tacy jak właśnie Google, jak Mozilla, no chcieliby mimo wszystko, żeby ta przeglądarka nie była uwiązana do tego silnika, który Apple stworzyło, no i żeby tam dało się jednak robić różne rzeczy, na które WebKit nie pozwala. Albo żeby na przykład strony były trochę inaczej wyświetlane. No bo to wiadomo, jak mamy kontrolę nad silnikiem, to możemy tutaj mieć spory wpływ na to, jak ta przeglądarka się zachowuje. No i okej, w różnorodności siła i wszystko fajnie. Ja się tylko trochę obawiam tego, że taki kolejny silnik, gdzie tym razem i na razie mamy dostępnego Firefoxa, mamy dostępnego Chroma, w zarówno jednej, jak i w drugiej firmie mamy specjalistów od dostępności, to żeby nie było. Ale ja się troszeczkę obawiam tego, że no przynajmniej w początkowych fazach, które, dodajmy, jeszcze nie wiadomo kiedy nastąpią i czy w ogóle nastąpią, no te przeglądarki mogą być gorzej dostępne. Z dostępnością do tych przeglądarek może być problem. Dla użytkowników widzących no to na pewno nie będzie kłopotów, bo o to zadbają, ale te zespoły dostępnościowe no są z reguły mniejsze i po prostu mają mniejsze moce przerobowe i obawiam się, że mogą być przynajmniej na początku problemy. Tak, to prawda, to jest jeden aspekt sprawy, a drugi aspekt sprawy, jak to w ogóle będzie wyglądało po stronie Apple? Przy oczywiście teoretycznym założeniu, że to w ogóle wejdzie. I że oni się kiedyś zgodzą. Tak. Ja myślę, że w obliczu chociażby europejskiego prawa to będzie musiało nastąpić, bo jest to jeden z wymogów gdzieś tej ustawy o usługach cyfrowych, że chyba właśnie różne przeglądarki mają być oferowane i to chyba właśnie, że różne silniki, nie tylko, że front-endy do tego samego silnika, tylko silniki różne i... Więc domyślam się, że to będzie prawnie na Apple jakoś wymuszone, ale pytanie, jak Apple do tego podejdzie i czy da jakąkolwiek możliwość, żeby w ogóle było na czym rozwijać tą dostępność. To jest ciekawe. No, to jest jedna z takich sytuacji, gdzie no, wszystko może się zdarzyć tak naprawdę. I tak. Każdy z tych aspektów tutaj jakąś rolę odegra, ale... może zawalić to, albo tamto, albo jeszcze coś, albo nic. I jeszcze właśnie dostęp do technologii asystującej od Apple, bo równie dobrze oczywiście Apple może pozwolić na instalowanie przeglądarek, ale na przykład te przeglądarki mogą nie mieć dostępu do wszystkiego, bo Apple stwierdzi, że to będzie jakieś za duże naruszenie prywatności użytkownika i teraz ja jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, w której Apple twierdzi, że no na przykład tu technologia asystująca, ingerując tam, powiedzmy, wchodząc w interakcję z przeglądarką, no, może powodować jakieś tam nadużycia, a oni chcą swojego użytkownika chronić. No, czarny scenariusz, ale nie niemożliwy. Więc tak to wygląda, takie są plany. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ja tylko cały czas mam w pamięci to, co działo się z Operą. Przeglądarka, którą uwielbiali wszyscy, poza niewidomymi. No i w końcu Opera przerzuciła się na Chromium i zaczęła być przeglądarką no, jakoś tam dostępną. Ja powiem szczerze, nie używam Opery. Nigdy jakoś nie ciągnęło mnie do korzystania z tej przeglądarki, bo mam w pamięci cały czas, że to był produkt przez wiele, wiele lat niedostępny. Zainstalowałem ją kiedyś, sprawdziłem. Tak, po przesiadce na Chromium dało się korzystać z tej przeglądarki, no ale nie oszukujmy się, dostępność to nigdy nie był ich priorytet i przez wiele, wiele lat mieli to gdzieś. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będziemy mieć w przypadku tych alternatywnych silników, alternatywnych przeglądarek w systemie iOS. A teraz odbieramy kolejny telefon, kolejne połączenie. Tym razem jest z nami Milena. Witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj już jakiś czas temu pisałam do Tomka Bileckiego, ale coś nie mogę się z nim skontaktować, więc postanowiłam się odezwać tutaj. Chodzi mi o to, że ja mam laptopa i chciałabym, bo nie posiadam miksera oczywiście takiego, żeby tam na przykład... podłączyć do niego mikrofon, czy coś w tym stylu.
tylko mam po prostu laptopa i mam mikrofon normalnie taki, co się wiadomo używa na różnych tam imprezach. I to jest bezprzewodowy oczywiście mikrofon, znaczy przewodowy, przepraszam. No i chodzi mi o to, bo zastanawiam się, bo chciałabym na przykład podłączyć ten mikrofon do komputera bezpośrednio, ale wiadomo, musiałam mieć, podejrzewam, przejściówkę. Interfejs jest... audio jakiś, bo jak rozumiem, taki mikrofon to jest mikrofon dynamiczny, tak? Ojej, nie wiem, nie znam. Ale taki standardowy, który gdzieś tam wykorzystuje się na koncertach. Z taką dużą wtyczką na końcu, z takimi trzema bolcami w tej wtyczce. Ona ma w sumie taki jeden duży bolec, taki, no jeden duży, taki bym powiedziała. Czyli to jest na dużego jacka. To jest na duże... Tak, na 6,5 jack, brak mi tłumaczył, że to 6,5 jack. No duży. To tak czy inaczej przydałby się do tego jakiś interfejs, żebyś mogła z tego skorzystać. Po prostu interfejs audio, ewentualnie jest jeszcze metoda, żeby podłączyć ten mikrofon. Są przejściówki odwrotne, to znaczy jest przejściówka z tego dużego na małego jacka, natomiast mikrofony dynamiczne mają to do siebie, że potrzebują dość solidnego wzmocnienia i niestety obawiam się, że karta dźwiękowa, zwłaszcza wbudowana w komputer karta dźwiękowa, nie pozwoli na takie wzmocnienie, żeby ten mikrofon działał dobrze. Efektem tego po prostu będzie dość silnie zaszumiony sygnał. No właśnie, tak właśnie się zastanawiałam, bo to mówię tak, jak kupię, a to się okaże, że tak naprawdę zbędny zakup i to takie przejściówki nie są jakoś specjalnie drogie, to jest tam kilka złotych, z przesyłką podejrzewam, że kilkanaście, natomiast ja się cudów po takiej instalacji bym nie spodziewał. A interfejs audio to jest jakiś spęcik taki? To jest po prostu karta dźwiękowa, to jest zewnętrzna karta dźwiękowa, tylko że już taka no jednak troszeczkę bardziej profesjonalna, która pozwala na podłączenie różnych urządzeń zewnętrznych, właśnie typu mikrofony, instrumenty i tak dalej, takie karty określa się właśnie mianem interfejsów audio. I drogie takie coś jest? Potrafi kosztować kilka złotych, potrafi pewnie kosztować kilka tysięcy. Ja tu nie polecę jakiegoś konkretnego modelu, bo szczerze powiedziawszy, nawet do głowy mi nic nie przychodzi teraz, żeby coś wymienić, jakiś konkretny interfejs dobrze działający. No ale tu myślę, że na przykład na facebookowej grupie chociażby Tyflo Poziom Dźwięku, gdzie tam są ludzie, którzy znają się na dźwięku i którzy w tym dźwięku na co dzień, kolokwialnie mówiąc, siedzą, uzyskasz jakąś podpowiedź. Tyflo Poziom Dźwięku, okej. Okay. Tak. Dobra, to będę się kontaktować z tą grupą, zobaczymy, co tam ciekawego mi powiedzą. No, to tyle, ale musiałam się naczekać, myślałam, że zacznę. No, tak niestety, kolejka robi swoje. No, ale doczekałam się na szczęście. No dobrze, to w takim razie dziękuję za wszelkie informacje. Dzięki i pozdrawiam. Również. Pozdrawiamy także bardzo serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. No dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem do tematu, nie wiem co to jest, TesterWork, Paulino. To jest jakaś usługa? Już mówię, o ile mnie słychać w ogóle. Słychać, tak. Już mówię, TesterWork to jest platforma, którą ja poznałam dobre 3 lata temu, a jeżeli nie 3, to 2. I to jest taka platforma, na której możemy się zarejestrować jako tester. Nie musimy mieć żadnych certyfikatów, nie musimy mieć różnych rzeczy, możemy być nawet takim sobie domorosłym testerem. I jeżeli jest jakby na nas popyt, jeżeli mamy urządzenia, które chcieliby, żebyśmy przetestowali klienci tej firmy, i jeżeli mamy odpowiednie ewentualne kwalifikacje, języki, no generalnie jeżeli spełniamy jakieś tam konkretne kryteria, no to otrzymujemy zlecenia, przejścia przez jakąś aplikację, przez jakąś stronę jakby w ramach danej instrukcji, którą otrzymujemy. I jest tak, że za przejście przez instrukcję jest jakaś tam wypłata w dolarach na PayPalu, ją zawsze dostaję, ale można jakoś inaczej. I jest opłata kolejna za znalezienie błędu w danej platformie.
I teraz z wielkim zaskoczeniem i ciekawością, entuzjazmem i w ogóle, jako że zupełnie nie mając żadnych certyfikatów, nie znając żadnych narzędzi, jakby no zupełnie tak zgłupia, mówiąc potocznie, otrzymywałam różne zlecenia, to teraz oni się odezwali do mnie, ponieważ napisałam w swoim profilu, w tym polu edycyjnym, czy chcesz coś jeszcze dodać, że kiedyś robiłam accessibility testing. I oni właśnie otwierają moduł tego accessibility testingu i wypełnia się formularz, który tam definiuje, co no, jakby co znamy, co umiemy, jakie mamy certyfikaty i tak dalej. I ja sobie tam wybrałam, co prawda strona jest ledwo dostępna, żeby było śmieszniej. I tam jest naprawdę... Czyli można by zacząć od testu ich platformy. Dokładnie. Dokładnie, tak? I cóż, no ja sobie wybrałam jakby samo... W ogóle, co jest też drugie śmieszne, to było to, że jest JOS, a nie ma NVDA. Więc wybrałam sobie JOS-a, dopisałam NVDA, dopisałam, że tam umiem jakieś czytniki mobilne, ekranowe ogarniać. I że jestem osobą niewidomą, więc pewnych rzeczy też nie sprawdzę, nie mam żadnych certyfikatów, ale czasami współpracowałam nad jakimiś programami, stronami, apkami mobilnymi, zarówno jakby designowanymi dla niewidomych, jak i nie dla niewidomych. I zobaczymy, co tam się mi będzie pojawiało, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli cokolwiek mi się tam pojawi, no to na tym zyskujemy wszyscy. Więc im więcej nas, a w szczególności im więcej nas profesjonalnych, tym dla nas lepiej, więc dlatego rzucam newsa. Z ciekawości, jakie są stawki za takie testy? Różnie. To też zależy, jaki jest klient. Cena za bug jest określona w guidelinesach. Ona jest chyba uniwersalna w ogóle, co ciekawe. Ale szczerze to nie pamiętam, bo ostatnio bardzo dawno nic nie testowałam, chociaż przychodziły mi różne rzeczy. Ale jakiego rzędu? To już nawet nie chodzi o konkretną kwotę, ale tak powiedzmy z bardziej chodzi... na przykład, nie wiem, jakieś $5, 10 za błąd, czy $50 za test, 100 za wykrycie błędu? Znaczy, na przykład $30 do $60 to jest taka standardowa cena za przejście przez instrukcję. Okej, okay, no to faktycznie nie jest mało. No nie. Już coś się da kupić. A za błąd, no to chyba jakoś tak dwukrotnie więcej, czy jakoś tak. To też trochę zależy od rangi, od tego, czy ktoś go znalazł, jakby przechodząc przez instrukcję, czy robiąc coś ponad. To jest tam wypisane dość mocno i rzetelnie. Ale no właśnie, tak jak mówię, to się zapomina wszystko. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W sumie, jeżeli... coś dostanę fajnego, co będę widziała, że się zapowiada dobrze, no to będę też mówić. A w ogóle a propos takich rzeczy, to odezwało się do mnie już jakiś czas temu to Owl Hemi od tej gry pierwszej dostępnej na VR-y. Pomyślałam, że się w ogóle nie odezwą, bo długo czekałam, ale faktycznie ten kontakt nabyłam. Teraz mam problem, żeby złapać z kolei panią z uczelni, która obsługuje laboratorium VR-u. Ale no, jest już jakiś progres, więc będę informować. No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście coś ci się uda przetestować, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie dostępne i jak w to się będzie grało. A tymczasem przechodzimy do kwestii mobilnych, do urządzeń z systemem iOS konkretnie. Queryable. O jest, cóż za nazwa, na której sobie język można połamać. Queryable w każdym razie, tak nazywa się ta aplikacja i znalazłem ją wczoraj. Aplikacja, która może się przydać niektórym użytkownikom niewidomym, którzy gromadzą dość duże ilości zdjęć. Otóż jest to aplikacja, która w teorii powinna nam pozwalać odszukiwanie zdjęć po ich tekstowych opisach. Oczywiście no, można sobie takie
opisy stworzyć później w iOSie do tych zdjęć. Natomiast no, pytanie, kto to robi i jak bardzo dokumentuje sobie te wszystkie fotografie, jak wiele osób o to dba. A ta aplikacja skanuje naszą bibliotekę, co ciekawe, skanuje ją lokalnie. To nie jest gdzieś wysyłane na serwer, przynajmniej tak deklaruje twórca, że to nigdzie nie opuszcza naszego urządzenia. Jest tam do tego stworzony specjalny model, który każde z tych zdjęć po prostu jest w stanie opisać w jakiś słowny sposób. I my później za pomocą tej aplikacji Queryable, tym razem chyba się udało wymówić, możemy... Potwierdzam. Tak. Queryable. Tak, tak. Super. To jest dobre ćwiczenie językowe, tak swoją drogą. Niewątpliwie. Nawet sobie nie zdawałem sprawy, że aż tak. Ale wracając do tematu. Możemy sobie wyszukiwać po prostu te zdjęcia poprzez wpisanie odpowiednich fraz. Po polsku nie działa, po angielsku a i owszem. Dla mnie wad tego rozwiązania jest kilka. Przede wszystkim podstawowa, że my nie mamy jak dostać się do opisu tego zdjęcia. To znaczy, że ja coś wpisuję i otrzymuję ileś różnych zdjęć w wyniku tego poszukiwania. Mogę wejść do każdego tego zdjęcia, które mi się wyświetli, natomiast w żaden sposób nie jestem w stanie zweryfikować, jak ta aplikacja to widzi. To znaczy, co ona na tym zdjęciu widzi, gdzie to jest. Tu by trzeba było, myślę, że się rzeczywiście z autorem jakoś skontaktować, żeby to się dało odczytać, żeby dało się to odczytywać, bo myślę, że byłoby to faktycznie pomocne w zakresie tego, czy to jest aby na pewno to zdjęcie, które my chcemy odnaleźć. No i cóż, możemy sprawdzić później datę zrobienia tego zdjęcia, możemy to zdjęcie usunąć, możemy też się tym zdjęciem podzielić z kimś. Możemy je po prostu udostępnić. I teraz, no, to były rzeczy w miarę pozytywne. Mniej pozytywna informacja jest taka, że aplikacja jest płatna. I powiem szczerze, że na tym etapie to tak nawet średnio rekomenduję jej zakup. Ja to zrobiłem dla testu, po to, żeby wam o niej opowiedzieć i myślę, że spróbuję się jednak skontaktować z autorem i coś powalczyć, żeby tam były jednak jakieś dodatkowe informacje o tych fotografiach, bo to ma potencjał moim zdaniem dla nas. Natomiast chyba sam autor nie przewidział, że w ten sposób będziemy chcieli z tego korzystać. No i na skutek tego ta dostępność tej aplikacji jest taka sobie. Cena tej aplikacji to jest około 11 zł, więc no nie jakiś straszny majątek, natomiast jeżeli to już musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie sami, czy czujecie, że ta aplikacja może wam się do czegoś przydać? Ja widzę potencjał, widzę możliwości, ale moim zdaniem warto by było ją jednak nieco bardziej dopracować. No i tak to właśnie wygląda z tymi zdjęciami na iOSie, a teraz przechodzimy sobie, no nie na iOS-a, bo Remote Incident Manager na tę platformę to go jeszcze nie ma i chyba nie tak szybko będzie, ale są kolejne nowości, jeżeli chodzi o to narzędzie. Tak, są nowości. O iOSie też wspomnę, bo dzięki wywiadowi z przeprowadzonemu przez kogoś innego, Jonathana Mosena, wiemy trochę więcej o planach Numa Solutions na najbliższy czas, ale najpierw o tym, co już jest. My o narzędziu Remote Incident Manager wspominamy od czasu do czasu w Tyflo-przeglądzie. Jest też podcast, gdzie demonstrujemy wersję beta, taką dość wczesną tego narzędzia. I też wyjaśnialiśmy, jaki tam jest planowany model cenowy. No on nie przedstawiał się zbyt korzystnie, jeżeli jesteśmy sobie zwykłym, indywidualnym użytkownikiem, który no, od czasu do czasu chciałby jakiejś rodzinie lub znajomym coś na komputerach ponaprawiać. No i autorzy chyba też to zauważyli, bo coś próbują w tą stronę robić, żeby trochę tą sytuację jakoś uprościć. Czy ją uprościli, czy nie? Pozostawiam w waszej ocenie. Wydaje mi się, że to dużo zależy od tego, do czego używamy
i jak często tego programu, ale o co chodzi? No bo do tej pory były licencje chyba miesięczne, roczne i to w zależności od ilości komputerów, na których chcemy tego programu używać i tak dalej. No i to wyglądało bardziej pod użytkowników takich korporacyjnych, firmowych. Natomiast oni w międzyczasie, co mi jakoś umknęło, wpadli na pomysł, żeby oferować też licencje 24-godzinne. Ja nie wiem, ile to kosztuje, bo jakoś nie dotarłem do takiej informacji, ale ponoć takie licencje są. Natomiast to, co teraz nowe weszło, to jest wykupowanie właśnie dostępu do tego oprogramowania na godziny. No i możemy sobie kupić 5 godzin za $25 albo 50 godzin za... Nie, 15 godzin, co ja mówię. 5 godzin za 25, 15 za 50. Tanio nie jest. Tanio nie jest. Te godziny nam nie przepadają. One są rok ważne. To jest trochę jak doładowywać telefon. I co ciekawe, o tym nie wiedziałem, te godziny, jakby to doładowanie konta, jest ważne dla osób, które inicjują sesję. I to w tym momencie nie ma znaczenia, czy my chcemy sterować, czy być sterowani, bo tak naprawdę możemy na przykład doładować sobie nasze konto, zainicjować sesję z osobą, nie wiem, widzącą, która ma nam coś pomóc zrobić. Czyli domyślnie wchodzimy w taki tryb, że to my sterujemy ich komputerem, ale potem klikamy we flip session i przerzucamy w drugą stronę. I to dalej leci na nasze konto, ale ta druga osoba jakby nami steruje, naszym komputerem. Więc jeżeli nam na przykład zależy na tym, żeby ktoś nam dość często pomagał, to my możemy na przykład za siebie płacić i po prostu te godziny komuś udostępniać, żeby tam... To jest akurat fajne. Tak. Tylko ta cena, no naprawdę. To prawda. Ja nawet myślałem tak, że jeżeli ktoś korzysta dość okazjonalnie z tego, trochę tak jak, wiesz, szybkie sesje wsparcia technicznego i że to się jakoś rozłoży na rok, te $25, no to jeszcze jakoś, aczkolwiek też nie wiem. Też mi się wydaje, że jest to dużo. No, ale taka opcja jest. Tych pakietów można sobie dużo dokupywać, ile nam potrzeba. No i jakie plany mają autorzy dalej? Wiadomo, mówiliśmy o wersji na Maca. Oni wspomnieli, że na ten moment, i to już mamy potwierdzone, to będzie transmisja dźwięku, czyli będziemy słyszeć dźwięk z drugiej strony, a nie mieć bezpośrednie jakieś tam podpięcie do screenreadera. Ten dźwięk ponoć będzie jakiejś super krystalicznej jakości, takiej, jakiej jeszcze nie ma w obecnej wersji tego narzędzia. I taką jakość też otrzyma wersja na Windowsa 11. Na 10 to się jakoś nie da, na 11 się ponoć da. I ta jakość dźwięku, jaka będzie na Macu, będzie też dostępna na Windowsie 11. Więc to zapowiedzieli autorzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ma wyjść, na razie jest wersja beta, można się zapisywać, ale jest prośba, żeby zapisywali się tylko rzeczywiście ludzie, którzy zawodowo korzystają z tego, czyli jacyś instruktorzy, którzy wspierają osoby niewidome, osoby, które gdzieś tam w jakichś firmach, w pracy gdzieś tam korzystają z tego typu rozwiązań, nie osoby indywidualne, które chcą po prostu się pobawić, bo chodzi o to, żeby no, to były osoby, które będą w stanie złożyć sensowny raport testerski, zgłosić, wykryć jakieś sensowne błędy i coś ogólnie no, powiedzieć o tej wersji. Zapowiadana jest wyjście tej wersji na Maca w okolicach CSUN-u, czyli gdzieś połowa marca, bo CSUN w tym roku jest jakoś 18, 19, 20, coś takiego. I wtedy ta wersja ma się ukazać. Było też pytanie, czy planują jakieś podpięcie do VoiceOvera, czy to się w ogóle da zrobić. Na ten moment mówią, że nic nie mają, ale nad czymś pracują, mają pewien pomysł, chcą go zaimplementować, chcą się nim pobawić, ale to jeszcze się okaże, czy będzie wymagało interwencji Apple, czy też nie. Na ten moment jest audio. Było też pytanie o wersję na iOS-a i jakoś tak strasznie wymijająco na to odpowiadali, bo było pytanie, ale to w sumie co byś chciał tą wersją robić? Czy byś chciał sterować iPhone'em, czy sterować komputerem? No sterowanie iPhone'em jest w ogóle niemożliwe. Sterowanie komputerem byłoby możliwe i jest to dużo łatwiejsze, natomiast oni tak próbowali właśnie z tego wybrnąć, że to przecież są inne narzędzia, którymi można to osiągnąć i tak dalej, i coś tam, że TeamViewer, że coś tam. Więc zdaje się, że mają to gdzieś na liście i rozważają, ale na ten moment nie planują
nie jest to na ich liście priorytetów. Na razie chcą pochylić się nad desktopami i nad różnymi funkcjami desktopów. No więc szykuje się trochę różnych rzeczy. Miejmy nadzieję, że fajnych i że one będą dobrze działać. No i jak to się zazwyczaj mówi, pożyjemy, zobaczymy. Tak to z Numa Solutions i Remote Incident Managerem na ten moment wygląda. Ale robią, próbują, kombinują, to najważniejsze. Pozostaje po prostu życzyć sukcesów w tych próbach, no i może jakiegoś nieco bardziej racjonalnego cennika. No ale to niestety, no takie dedykowane rozwiązania zazwyczaj kosztują niemało i to jest smutna rzeczywistość. A teraz przechodzimy do klienta pocztowego na Androida. Paulino, ty odkryłaś ponoć coś ciekawego. Czym byś się chciała podzielić? Tak, news nazwałam, że wreszcie mam co odpowiedzieć na pytanie o dobry klient poczty na Androida, poczty e-mail oczywiście. I odkryłam ten program też dość dawno, w zasadzie na, no też właśnie chyba podobnie jak tester worka w ogóle. I okazuje się, że on niedawno otrzymał usprawnienia dostępności. To znaczy nie są one jakieś niesamowite, ale przy okazji tych usprawnień dostępności również odkryłam rzeczy, których wcześniej nie wiedziałam, że można zrobić. I dzięki temu właśnie ten klient wydaje mi się godny polecenia, ale od razu zaznaczę, że dla osób, które mają komentary. Bo komentary zapewnia parę takich funkcji, które są niezbędne, żeby korzystać z tego klienta wygodnie. Mowa o kliencie P tożsame z P, w sensie to tożsame z, to jest symbol. Jest on w Google Playu, kiedyś był płatny, teraz jest za darmo. To jest klient poczty głównie sfazowany na prywatność, na bezpieczeństwo, ale ja go bardzo lubię, ponieważ no wtedy ja go też wyrwałam za darmo, bo akurat była promocja. I tak, on umożliwia mi jakby posiadanie kilku kont, feedowanie tego w jedną skrzynkę odbiorczą, która u nich się nazywa Unified Inbox, przypisywanie sobie różnym klientom różnych dźwięków. W ogóle tam chyba się da więcej jeszcze z tymi dźwiękami robić, żeby tam pod jakimiś warunkami one były różne, ale akurat w mailach nie jest mi to aż tak potrzebne. Pozwala na wątkowanie, pozwala na szyfrowanie, ale to już z takich mniej potrzebnych. Cóż, no oczywiście pozwala na przeglądanie tych skrzynek odbiorczych osobno. I jest dość wygodny, dość dostępny. Dwie rzeczy, o których warto powiedzieć. Jeżeli chodzi o wątkowanie, to działa ono w taki sposób, że jakby każda wiadomość składa się z trzech elementów. Pierwszy element to jest temat, nadawca i zdefiniowany fragment tej wiadomości. U mnie to są dwie pierwsze i dwie ostatnie linijki. Drugi element to jest pole wyboru, które można zaznaczyć, żeby zacząć selektywnie jakby zaznaczyć te wiadomości do późniejszego zrobienia z nimi czegoś, czyli do późniejszego podjęcia jakiejś akcji. A trzeci przycisk to jest możliwość dodania kogoś do kontaktów, kto nam wysłał tę wiadomość. I jeżeli chcemy sobie zrobić tak, jak ja najczęściej robię, czyli przeglądamy sobie pocztę i jakby czytając to preview, usuwamy większość tych e-maili, które do nas przyjdą, bo jakby to są jakieś newslettery, coś, co mamy przyjąć do wiadomości i koniec. To po prostu możemy sobie zrobić tak, że zaznaczamy sobie to pole wyboru. Później wracamy się na ten pierwszy element, czyli na temat, nadawcę i treść. Najlepiej przesuwamy się przesunięciem pionowym w komentarze. I wtedy lecimy sobie spokojnie po tych nagłówkach wiadomości, które już od teraz, już od zaznaczenia tego pola wyboru, możemy sobie zaznaczać dalej, po prostu klikając i lecąc dalej po tym przesunięciu pionowym. I później, jak już wybraliśmy wszystkie te wiadomości, z którymi chcemy coś zrobić, to musimy odnaleźć górny pasek po prawej stronie ekranu,
I tam będą opcje, żeby przenieść, żeby zarchiwizować, żeby oznaczyć jako przeczytane, żeby usunąć i tak dalej. No takie podstawowe opcje. Kolejna rzecz to jest pisanie maila. Odbywa się to poprzez wciśnięcie przycisku, który jest jakby, jak jesteśmy w górze apki, to jeden flik w lewo, zawinie nam się ekran i tam jest przycisk do napisania maila. I jest taki jeden malutki problem. Znaczy, no właśnie, dla komentarzowców malutki, dla talkbackowców chyba troszkę większy. Mianowicie, jak wpiszemy sobie adres zwyczajnie z palca, później temat i później treść maila i zwyczajnie klikniemy w send, to nam się to nie wyśle i usunie nam się adres z pola odbiorcy. Natomiast jeżeli klikniemy w niego bezpośrednio, tą funkcją kliknij bezpośrednio od komentarzy, to ten mail się wyśle. Inny sposób na ominięcie tego to jest zapisanie sobie w kontaktach tego maila, którego chcemy, no, na który chcemy coś wysłać komuś, nawet na chwilę, wysłać tego maila i wtedy też jest ok. Myślę, że o wszystkim powiedziałam. Czasami to jeszcze przypomnijmy nazwę tego klienta. P tożsame z P. W komentarzu będzie link do Google Play oczywiście. Okej. Okay. Aha, i jest po angielsku ten klient, ale w zasadzie no jak już sobie wszystko poustawiamy, to ja prawie nie czuję, że on jest po angielsku, no bo poruszam się tak naprawdę w większości po tym, co jest już najczęściej treściami tych wiadomości. Okej, okay. No to w takim razie dzięki za polecenie tego klienta. Myślę, że użytkownicy Androida skorzystają. A teraz o aplikacji takiej bardziej uniwersalnej, bo i na iOS-a, i na Androida. Mianowicie aplikacja Time for Bus. To jest aplikacja, o której wspominał dziś w kilku ładnych miejscach Roman Roczeń. I teraz kilka słów na temat tego, co nowego, jeżeli o tę aplikację chodzi, bo to już jest aplikacja, która jest z nami od jakiegoś czasu. Jest to aplikacja z rozkładami komunikacji miejskiej. Natomiast warto gdzieś tam wspomnieć o tym, że jest ona aplikacją w końcu dostępną. Obecnie mogą z tej aplikacji korzystać mieszkańcy Ciechanowa, Gdańska, Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, czyli m.in. Katowic, Będzina, Tychów, Chorzowa czy Sosnowca. Oprócz tego Opoczna, Piaseczna, Poznania, Sochaczewa i Warszawy oraz Żyrardowa. No i oprócz tego, rzecz jasna, aplikacja cały czas jest aktualizowana, rozwijana. Trwają prace nad przyłączeniem kolejnych miast. Natomiast najważniejsze dla nas jest to, że w ostatniej aktualizacji aplikacji Time for Bus zwrócono szczególną uwagę na wsparcie niewidomych i słabowidzących. Obecnie równie szybko jak widzący użytkownicy można przy wsparciu programów udźwiękawiających iOS-a i Androida dowiedzieć się, jakie przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w pobliżu i jakie linie z nich odjeżdżają. Możemy też sprawdzić w czasie rzeczywistym odjazdy wybranych linii z dowolnie wybranego przystanku oraz sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się pojazd, na który oczekujemy. Również łatwo sprawdzić odjazdy linii z przystanków dodanych do ulubionych, czy sprawdzić rozkład jazdy dowolnej linii na dowolnym przystanku. Możemy także zaplanować całą podróż z przystanku od punktu A do punktu B. Co ważne, dane pobierane są z poruszających się pojazdów, więc aktualizowane są w czasie rzeczywistym. To nie są żadne jakieś rozkłady przypisane na sztywno. Bez problemu i bezpośrednio dowiadujemy się, gdzie jest pojazd, na który w danym momencie oczekujemy. Czy na przykład w którym w danym momencie się znajdujemy, bo to też nie jest niekiedy informacja bez
znaczenia. Aplikacja do pobrania z Google Play, z App Store i App Gallery. I już od razu mogę zapowiedzieć, że Time for Buzz będziemy prezentować na antenie Tyfloradia w najbliższy poniedziałek. No ja mogę powiedzieć też, że korzystałem, pomagałem troszkę w testach tej aplikacji i no fajnie było obserwować, jak to się rozwija, gdzie naprawdę na początku w pierwszych wersjach widać było, że to jest aplikacja no, typowo pod osoby widzące. Jakieś widoki map, z których my nic nie potrafiliśmy wyciągnąć. Tu jakiś niezaetykietowany przycisk. Tutaj jakieś menu, nie wiadomo do czego, które gdzieś tam wyjeżdżało. I z wersji na wersję to się robiło coraz bardziej dostępne. Do tego stopnia, że teraz rzeczywiście jest bardzo przejrzysty układ. I tak naprawdę tylko te elementy, które są mniej więcej potrzebne, są na ekranie. I rzeczywiście tutaj Roman wielką robotę włożył i osoby, które testowały nawet bardziej niż ja, bo ja to tam czasem z doskoku. Natomiast dbałość o takie naprawdę detale, żeby tu gdzieś wstawić nagłówek, żeby gestem można było szybciej dojść. Tutaj, żeby automatycznie coś się podświetliło, bo z kontekstu tak by wynikało, że to byłoby najbardziej odpowiednie. Zakładki, które doszły na dole, a ich w ogóle nie było na początku. No i dużo dowiedzieliśmy się też o Flutterze, bo aplikacja jest we Flutterze w ogóle. I o tym, jakie są poniekąd ograniczenia dostępności jeszcze przy designie aplikacji, w tym z użyciem tego silnika, czy też tego środowiska. Ale tutaj też bym chciał, bo okazało się ostatnio bardzo użyteczne źródło, o którym my już kiedyś mówiliśmy, że ono tam gdzieś się pojawia na horyzoncie, powoli rozwija, ale tak naprawdę dopiero jakoś w zeszłym tygodniu ono rzeczywiście tak w pełni już wystartowało w takiej formie i w pełnej krasie, w jakiej to miało być, czyli appt.org. To jest Biblia, moim zdaniem, jak chodzi o tworzenie dostępnych aplikacji mobilnych. Jeżeli współpracujecie z twórcami jakichkolwiek aplikacji mobilnych, chcecie im zgłaszać jakieś uwagi, ale oni was proszą o jakiś konkretny kod, bo sami nie są w stanie dotrzeć do jakiejś dokumentacji, czy do nie rozumieją do końca, co im chcecie przekazać i tak dalej. Strona jest po angielsku i po niderlandzku, to jakby no jasne, że nie po polsku, ale jak angielski nie jest wam do końca obcy, albo tam z tłumaczem jakoś sobie radzicie, polecam tam wejść, bo to jest strona, która w jednym miejscu zbiera dużo przykładów i to na najróżniejsze środowiska, jakichś takich konkretnych fragmentów kodu, który może być wykorzystany do zaimplementowania jakiejś konkretnej drobnostki dostępnościowej, którą akurat chcecie w tej aplikacji mieć. No i na przykład właśnie coś we Flutterze było potrzebne i jakieś tam konkretne zachowanie, że jak je zaimplementować konkretnie, przykład, kod. No i wszedłem na stronę, kliknąłem w link, Flutter, Examples, przeskakałem po nagłówkach. Znalazłem to konkretne zachowanie, czego się kompletnie nie spodziewałem. To konkretne zachowanie znalazłem, które było mi potrzebne i przeczytałem, że Flutter domyślnie nie wspiera tego zachowania. Aby je uzyskać, użyj takiej a takiej metody, zaimplementuj to i to z iOS-a. Przeszedłem do artykułu z iOS-a, znalazłem kod, przesłałem dalej i cała sprawa została zamknięta. I naprawdę tam jest dużo właśnie przykładów kodu kontrolek, jak zaprojektować dostępnie konkretną kontrolkę. Tam mamy natywny iOS, natywny Android, Flutter, Xamarin i coś tam jeszcze. Więc naprawdę, jeżeli chcecie komuś polecić, gdzie zacząć i jak zacząć z tymi dostępnymi aplikacjami, to jest fantastyczne źródło. I tak naprawdę potem wystarczą tylko chęci twórcy aplikacji, żeby to wdrażać i żeby to rozwijać, jeżeli chodzi o dokładnie, dostępność. Dokładnie, bo przykłady już konkretnego nawet kodu są jak na tacy podane. Po prostu kopiuj, wklej, jak ze Stack Overflow. Jak ze Stack Overflow. Tak jest. Dobrze, Pawle, to teraz trochę historii, co? Bo znalazłeś ciekawe źródełka dla tych wszystkich, tak, którzy historią technologii asystujących, tą najnowszą i troszkę starszą, się interesują. Tak, bo od czasu do czasu gdzieś w tych anglojęzycznych kręgach i nie tylko wypływa taka odezwa do narodu, że fajnie by było, póki jeszcze macie jakieś takie starsze rzeczy gdzieś w swoich zasobach,
jakoś je zdigitalizować i zarchiwizować. Bo jak one przepadną, no to może się okazać, że bezpowrotnie. I to jest taka bardzo mądra myśl, którą podrzucił kiedyś Jake Gross, którego może kojarzycie właśnie czy z projektu otwartego DeckTalka, czy z jego gdzieś tam innej działalności, gdzie on znany jest z tego, że lubi różne stare rzeczy archiwizować. Jeżeli masz w głowie taką myśl, że coś można zarchiwizować, to zrób to, bo może jesteś jedyną osobą, która dba o to, żeby to zarchiwizować i która dba o to, żeby nie przepadło coś na zawsze. No i tak jest podobnie z historią technologii wspomagających. Różne już rzeczy się dzieją, gdzieś tam są próby odrestaurowania starych syntezatorów mowy, jakiejś digitalizacji, ich przerobienia ich na wersje tam cyfrowe, coś tam. Są jakieś foldery na przykład z dzwonkami do telefonów, duża, duża kolekcja dzwonków telefonicznych. Na archive.org jest dużo kolekcji różnych rzeczy. Zdziwilibyście się czasem czego. I teraz jakoś ten temat znowu wypłynął na Mastodonie w zeszłym tygodniu i stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, na archive.org pojawił się, co prawda w formacie 7-zip, czyli jako jeden wielki spakowany 7-zip, pojawiło się archiwum starych audycji ACB Main Menu. Nie mam pojęcia niestety, jakie lata, bo to zdaje się, że gdzieś od początku lat 2000 te audycje się pojawiały. Może jakoś tak. W 90-tych, nie? Nie, chyba w 90-tych to jeszcze ACB nie było. Okay. Oni chyba w 2000 wystartowali, ale... Czy ACB Radio. Radio, w sensie, tak. Bo ACB... samo ACB... Tak, to już dawniej, zdecydowanie tak, dawniej. Ale tak. ACB Radio jakoś tak na przełomie wieków. Tak. Więc nie wiem, czy to są od razu te audycje aż stamtąd, bo coś była mowa o roku 2008, więc nie wiem, czy to jest graniczna data, czy to od tej daty zaczęło się to archiwum, nie wiem. Natomiast no tam jakieś audycje można sobie pobrać ich archiwum. Michale, ty chyba byłeś słuchaczem tych audycji. Tak, pierwszy. Słuchałem swego czasu Main Menu, bo to całkiem fajna audycja była. Jonathan Mosen tam chyba zaczynał karierę, prawda? Też. Tak, owszem. Taką radiową, jeśli chodzi o... Ciekawe tam były treści, bo tam wiem, że były na przykład oni mieli taką sekcję, gdzie były wywiady ze znanymi różnymi osobistościami niewidomymi, że tam Stevie Wonder, Ray Charles, oni tam próbowali jakieś zapraszać tam jakieś znane takich celebrytów niewidomych. Akurat to mnie, powiem szczerze, zawsze średnio interesowało. Bardziej skupiałem się na technologiach, a tam technologicznych takich prezentacji było naprawdę sporo. Też były wywiady z ludźmi, którzy odpowiadali za stworzenie danej technologii. No i oni zawsze starali się tak nadążać za tym, co się dzieje, a działo się już w tej pierwszej dekadzie XXI wieku też całkiem sporo. Przecież tam właśnie prezentował się chociażby Brian Hardgen ze swoimi pierwszymi wersjami skryptów różnego rodzaju i też sporo różnych gier tam było prezentowanych, urządzeń, no sporo tego było. No więc jeżeli szukacie jakiegoś ciekawego słuchowiska do poduchy albo do jakichś innych podróży lub czynności, a interesuje was temat tych technologii, no to archiwum audycji się poleca. Z drugiej strony jeden z użytkowników też na Mastodonie niewidomych, Cullen Gallagher, stworzył folder na dysku Google, do którego też będziemy linkować w komentarzu, do którego wrzucił wszystko, co miał z tych różnych audio instrukcji obsługi nagranych do różnych sprzętów. No i ja sobie z niekłamaną radością i zaciekawieniem wysłuchałem w zeszłym tygodniu do śniadanka na przykład instrukcji obsługi magnetofonu kasetowego dawanego przez biblioteki w Stanach w ramach programu właśnie NLS-u, czyli Narodowej Biblioteki Kongresowej, tam gdzie też BART aktualnie operuje taka usługa, która już jest bardziej cyfrowa. Kiedyś te książki były na taśmach i to taśmach czterościeżkowych. No i jeszcze przyspieszonych chyba do tego. Tak. Tam są na różnych prędkościach, tak. No i na takich taśmach były książki i do tego były magnetofony, które były osobom niewidomym dawane gdzieś tam przez biblioteki lokalne, różne u nich w miastach, we wsiach i tak dalej. I do tego była instrukcja po angielsku, po hiszpańsku. I na przykład taką instrukcję sobie wysłuchałem. Było też takie urządzenie jak BrailleMate, które pozwalało, z tego co kojarzę, ono miało wbudowaną taką bardzo jakąś syntezę, nie wiem, czy to jakiś Triple Talk, czy Golden, czy jakiś jeszcze inny,
ale bardzo taka robotyczna synteza, prosty edytor tekstu i potem ten tekst można było portem szeregowym wysłać na przykład na drukarkę brajlowską i go wydrukować. Do tego służył BrailleMate. Instrukcje obsługi pierwszego streama od Humanware'a, pierwszego treka, czyli nawigacji. Instrukcja obsługi różnych wersji JOS'a. Ja polecam, zwłaszcza te pierwsze wersje JOS'a, które były robione do nich instrukcje obsługi. Tam bodajże na przykład ja słuchałem kiedyś instrukcji JOS'a do chyba trójki i to była naprawdę chyba najlepiej zrobiona instrukcja, z jaką się spotkałem, bo tam było zaangażowanych ileś osób w stworzenie tej instrukcji. Każdy miał jakby swoje tematy, o których mówił. Wszystko było demonstrowane z użyciem też syntezy mowy, co ten JOS powinien powiedzieć. No, naprawdę było to zrobione bardzo fajnie. Później mam wrażenie, że oni od tego odeszli, kiedy Hender Joyce stał się Freedomem, to oni z tego zrezygnowali na rzecz takiej raczej czytanej instrukcji po prostu, a tam to były naprawdę bardzo fajnie robione prezentacje. A te pierwsze JOS'y, bo też tego kiedyś słuchałem, to już w ogóle, to jeszcze Ted Hunter między innymi tam się pojawiał, to oni tak w ogóle totalnie na żywca to nagrywali, tak jak my spotykamy się w Tyflo Przeglądzie, tak oni po prostu, czy na antenie Tyflo Radia często to oni sobie robili taką demonstrację JOS'a i tam omawiali coś, co tak, to JOS 2.0 również tam jest. Dwójka, trójka i jakieś tam początki czwórki jeszcze są. No w różnych klimatach te instrukcje są robione. Fajne jest też właśnie to, że na przykład taki BrailleMate, no to został nagrany tak, że usiądź sobie wygodnie przy stole. Wyciągnij urządzenie. Ja je trzymam przed sobą i opisane dokładnie w jakiej pozycji, żebyśmy wiedzieli, jak to urządzenie ustawić względem siebie. Opisane całe urządzenie, co gdzie jest. Naciskamy taki przycisk. Urządzenie wtedy zabrzmi tak. I słyszymy dźwięki tych urządzeń, właśnie syntezę. Więc też taki trochę instruktaż, trochę podcast. Ale jak najbardziej. No potem znowu gdzieś takie te bardziej już takie radiowo spreparowane instrukcje, gdzie już próbuje ta osoba je czytająca bardziej tak radiowo zabrzmieć. Natomiast no jest to ciekawe i myślę, że pokazuje ciekawe spektrum takie historyczne, jeżeli interesują was. Jakie to w ogóle urządzenia powstawały kiedyś i czym ludzie się fascynowali, jak to brzmiało w ogóle, jak to grało, jakie to wydawało dźwięki. No, ja lubię takie rzeczy, jeżeli wy też lubicie, no to linki będą w komentarzach. Tak jest. A teraz jeszcze jedna informacja z kręgu Tyflo Aktualności. Pefron szykuje nowy system, który będzie się nazywał iPefron Plus i jeżeli o niego chodzi, to zaprasza na bezpłatne szkolenia z obsługi tego systemu. Szkolenia zarówno stacjonarne, jak i w formie zdalnej. Co to w ogóle będzie? Otóż iPefron Plus będzie platformą służącą do obsługi spraw w ramach programów wsparcia realizowanych bezpośrednio przez Pefron. I właśnie tym się różni od systemu SOW, bo ten system służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Więc tu będziemy mieli rozbicie po prostu na dwa systemy. System iPefron Plus, jak czytamy na portalu niepełnosprawni.pl, będzie wspierać użytkowników na wszystkich etapach prowadzenia sprawy, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku, aż do rozliczenia środków. System tworzony jest z naciskiem na dostępność. Wyposażony zostanie w liczne mechanizmy wspierające użytkowników, m.in. walidację formularzy, czyli po prostu sprawdzenie tego formularza pod kątem wprowadzonych danych, czy wszystko to, co wpisaliśmy, jest tak wpisane, jak być powinno. Będziemy też mieli do dyspozycji pomoc kontekstową, materiały multimedialne, wirtualnego asystenta
chatbota, możliwość kopiowania wniosków, narzędzia komunikacji wewnętrznej i tym podobne. Transparentność procesów zapewni zestaw komunikatów systemowych informujących o bieżącym statusie sprawy. Zanim jeśli to jednak... mogę na chwilę? Tak. A przepraszam, pomyślałem, że to już koniec. Nie, jeszcze tu będzie kilka słów o tym. To ja może dokończę i zaraz podejmiemy temat. I zanim to wszystko jednak nastąpi, to zapraszamy na szkolenia z obsługi tego systemu, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe. Do wyboru jest opcja stacjonarna lub online. Jeżeli chodzi o szkolenia internetowe, to prowadzone są one poprzez aplikację Microsoft Teams. W ramach szkoleń stacjonarnych zapewnione zostanie zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt komputerowy, ale tu nie ma z kolei możliwości zwrotu za koszt dojazdu. Jeżeli chodzi o pozostałe informacje, no to link do portalu niepełnosprawni.pl się poleca, będzie on w komentarzu i będziecie mogli, jeżeli macie ochotę z tego systemu w przyszłości korzystać, a podejrzewam, że to się może niejednokrotnie przydać, no to przejść sobie przez takie szkolenie. Paulino, teraz mikrofon w twoją stronę. Tak, taki trochę fun fact. Przepraszam, że się tak wcięłam, ale jak czytałam o tym, to zanim nie usłyszałam o tym, że to ma umożliwić składanie ułatwić składanie wniosków, to przez chwilę pomyślałam, że to jest jakby dla pracowników, którzy mogliby obsługiwać ten system od drugiej strony, system komunikacji wewnętrznej. Wiesz co, ja akurat testowałem wczesne wersje iPhone Plus i powiem tak, zarówno od strony tej backendowej, jak i od strony frontendowej, czyli po prostu od tej strony, od zaplecza i jak i od tego, co dostaje użytkownik, ten system, no myślę, że ma szansę być systemem dostępnym, ma szansę cieszyć użytkowników, że nie będą gdzieś tam zagubieni, aczkolwiek no niestety jedno to prostota tego interfejsu, no bo to tak naprawdę jest ileś widoków, które tam mamy do dyspozycji i z których sobie możemy korzystać. Te widoki nie są jakoś za bardzo skomplikowane, jak już otrzaskasz się tak trochę z tym, co... jak ten system wygląda, to już później mniej więcej wiadomo, gdzie się poruszać i czego możemy się spodziewać. Natomiast to jest jedno. Problemem moim zdaniem w tych systemach i po co jest to w ogóle szkolenie, bo ktoś by się mógł zapytać, to taki fajny dostępny system, że z niego trzeba szkolić przez dwa dni? No niestety tu przechodzimy do drugiego problemu, mianowicie tej całej proceduralności i tego, że żyjemy w takich, a nie innych realiach, że użytkownikowi najzwyczajniej w świecie nie ułatwia się procedur. Te procedury są dosyć skomplikowane. Wymagają te procedury wypełniania różnych wniosków, dokumentacji, różnych formularzy. I to mam wrażenie, że nawet jeżeli sam system będzie dostępny, to tak prosto jego obsługi przez te wszystkie zawiłe procedury, które po prostu no, musiały być zaimplementowane w tym systemie, no to najzwyczajniej w świecie bez tego szkolenia faktycznie może być ciężko. Także tak to wygląda, ale myślę, że rzeczywiście warto skorzystać z tych szkoleń, warto się gdzieś tam zapisać i popróbować swoich sił. System, tak jak mówię, przynajmniej na tym etapie, na jakim go widziałem, był całkiem dostępny, były jakieś tam problemy w pewnych miejscach, ale oczywiście on cały czas jest rozwijany i pewnie jeszcze rozwijany będzie. Teraz przechodzimy do kwestii technicznych, no a w tych kwestiach technicznych mamy między innymi informacje o tym, jak uruchomić dowolną kategorię Windows z polecenia uruchom. To wie Paweł. Tak. Dowolną kategorię ustawień Windows. Tak, bo ustawienia są naprawdę rozbudowane. To już nie jest panel sterowania XP, to już dużo więcej podchodziło kategorii. No i teraz chcemy na szybko uruchomić jakieś konkretne ustawienia. Z różnych przyczyn, no bo nam tak wygodnie, bo chcemy sobie to jakoś oskryptować, na przykład w skrypty wsadowe, BAT,
Albo na przykład, co mi się czasem, już mi się kiedyś zdarzyło, udzielamy wsparcia komuś na Windowsie w innym języku. No i o ile jakoś tam jeszcze sobie pochodzimy po tych ustawieniach, może czegoś się domyślimy, coś sobie ogarniemy wtyczką, no to już co w menu Start wpisać, żeby szybko te ustawienia znaleźć, to jest zagadka godna Sherlocka Holmesa albo innych detektywów. A my możemy sobie życie ułatwić, bo nieważne jaki język, nieważne jakie okoliczności, nieważne co, praktycznie do każdego miejsca w ustawieniach można dojść, wpisując odpowiedni schemat w okienku Windows R uruchom. I coś takiego nazywa się MS Settings URI Scheme. I jest to wyjaśnione w dokumencie na stronie Microsoftu, który jest dedykowany deweloperom, bo chodzi o to, żeby deweloperzy mogli za pomocą aplikacji wywoływać gdzieś tam konkretne sekcje ustawień, na przykład zamieścić w aplikacji skrót, który no, przenosi nas do konkretnej sekcji. Pawle, no i ja to już mówiłem niejednokrotnie, czy niewidomy nie musi się wykazać jakąś w porównaniu do zwykłego użytkownika super wiedzą techniczną, żeby sobie życie ułatwiać w pewnych sytuacjach? Niewidomy powinien być swoim własnym informatykiem. Tak, tak. Im bardziej nim jest, tym bardziej sobie życie ułatwia. To ja, mi to się cały czas w życiu sprawdza i gdzieś tak wychodzi w rozmowach ze znajomymi. Dlatego jest też Tyflo Podcast, żeby takie różne triki i tipy pokazać. To gdzieś potem oczywiście zniknie w gąszczu linków, ale ważne, że takie źródło jest i ono się może naprawdę przydać. I tutaj widzimy na stronie, ja mam tutaj na przykład otwartą stronę i tu jest oczywiście wyjaśnione jakieś przykłady kodu, rzeczy, które nas raczej interesować nie będą, o ile nie programujemy. Natomiast to, co interesuje większość użytkowników, to nagłówek poziomu drugiego MS Settings URI Scheme Reference. I tu możemy iść po nagłówkach i mamy różne tak naprawdę kategorie. Mamy accounts, czyli konta, mamy aplikacje, mamy centrum sterowania, centrum kontroli Cortana, urządzenia, ułatwienia dostępu, przykładowo. No i wchodzę tu i mamy tabelę. I mamy strona ustawień i URI. No i mamy na przykład strona audio, czyli jakby ustawienia, ułatwienia dostępu, sekcja dźwięk. I jeżeli chcemy tu wejść, to wpisujemy w uruchom MS myślnik settings dwukropek EAS of ACS razem myślnik audio. Closed captions, to są napisy zamknięte. Jeszcze tu sprawdzę, czy filtry kolorów, wyświetlanie, kontrola oczami, czcionki, wysoki kontrast, klawiatura, powiększalnik, mysz, wskaźnik myszy, narrator. I narrator. MS settings, dwukropek, ease of access, narrator. I możemy zobaczyć, czy zadziała. Ja w uruchom wpisuję MS, myślnik, settings, dwukropek, EAS of ACCS, myślnik, narrator. I to bez spacji, tak? Bez spacji. Ustawienia. I to jestem w ustawieniach. Tak. To MS settings to jest protokół linku. Tak. I idę tabem i jest wyświet pełny przewodnik używania narratora, opcje uruchamiania, mam normalnie ustawienia narratora. W ten sposób można dojść do wszystkiego. Zdaje się, że też istnieje taki schemat do tych ustawień dźwięku, ustawień głośności dla konkretnych aplikacji, ten taki mikser właśnie głośności. O tym trochę też miałam powiedzieć w sumie. To proszę. Jeżeli mogę się wciąć. Jak najbardziej. Bo w sumie już to jakiś dłuższy czas temu odkryłam, ale w sumie zapomniałam tego bardziej wyeksplorować. Zrobiłam sobie dosłownie maciupci skrypt w VBS-ie, w którym wpisałam właśnie MS myślnik settings dwukropek apps myślnik volume, czyli volume. I to jest właśnie ten panel, w którym możemy zmienić głośność i kartę dźwiękową aplikacji. I po prostu nazwałam sobie go karty i wrzuciłam do C Windows System 32 i po prostu Windows R karty i Enter. Ale potem stwierdziłam, że w sumie to mogę zrobić jeszcze prościej. I teraz u mnie jest tak, że po prostu daję Windows R, MS myślnik set i mi podpowiada pod strzałką w dół.
No, no właśnie, bo jeżeli czegoś częściej używamy, no ta więc historia jakby się tam zapisuje. Możemy sobie przejrzeć to wszystko, sprawdzić, co jest nam potrzebne tak najczęściej i wpisać sobie to w uruchom po to, żeby potem mieć to pod strzałkami. Taki prymitywny launcherek ustawień. W ogóle na tych stronach Microsoftu, tych learnmicrosoft.com jest dużo bardzo ciekawych informacji, które nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Mi ostatnio były potrzebne kody języków, kody układów klawiatur. No bo okazuje się, że można, i zwróciła się do mnie osoba z takim zapytaniem, można sobie, nie odinstalowując, ukryć układy klawiatur, które mamy w systemie, tak, aby się nie wyświetlały, mimo że fizycznie one jakby są, te pakiety językowe są pobrane, ale my nie chcemy tych układów widzieć na przełączniku, poprzez usunięcie konkretnych wpisów w rejestrze. No i zwróciła się do mnie osoba z zapytaniem, że sobie trochę tych układów za dużo pousuwała i chciałaby te, które przez pomyłkę usunęła, mieć z powrotem. Ja się w życiu z tą procedurą nie spotkałem, ale mówię, dobra, zobaczmy, co się da zrobić. I okazuje się, że każdemu układowi klawiatury jest przypisany klucz w rejestrze, w którym to kluczu jest zapisana wartość danego układu klawiatury. I to są najczęściej 4 zera chyba i jakaś tam końcówka tam 00000, nie wiem, 38 przykładowo. I każdy język ma jakiś taki kod przypisany. Ja się zastanawiałem, skąd oni te kody biorą, co to w ogóle są za kody. No i jak wygooglowałem temat, okazało się, że również na learnmicrosoft.com jest cała tabelka, język, kod, język, kod, język, kod. No i się problem udało rozwiązać, przywrócić te układy, które były tam potrzebne. Więc jest to ciekawe zbiorowisko najróżniejszych informacji, takich bardzo wnikliwych i których na pewno często nie będziecie potrzebować, ale no, ważne, że da się je znaleźć, kiedy są one potrzebne. Dokładnie, bo to, no to jest kwestia po prostu, żeby wiedzieć, gdzie szukać. Albo po prostu, żeby Google podpowiadał odpowiednie rzeczy. I wtedy życie, jak widać, staje się prostsze. A teraz smutna informacja dla tych wszystkich, którzy korzystali z keybase.pub. Otóż od 1 marca ten serwis przestanie działać. Być może niektórzy pamiętają Keybase'a. My o tym narzędziu mówiliśmy ileś razy, że jest to fajny sposób na udostępnianie plików. To znaczy, że można tam sobie wrzucić na dysk K do folderu public jakieś pliki i one były bardzo prosto dostępne. Można było je sobie tam nawet przeglądać. Wystarczyło wpisać keybase.pub i naszą nazwę użytkownika. No niestety, jak Keybase ogłosił, ze względu na małą popularność tej usługi, zostanie ona wyłączona. Nie oznacza to bynajmniej, że Keybase w ogóle zostaje wyłączony i że przestaje działać. Pozostałe funkcje no nie znikają. Ten cały Keybase FS, czyli system plików wirtualny, pozostaje. My cały czas te nasze pliki będziemy tam mogli trzymać. Aczkolwiek nie do końca zrozumiałem i nie zostało to wprost powiedziane, czy ten nasz folder public nie zniknie. Nie powinien, ale ja bym mimo wszystko te rzeczy z tego folderu public gdzieś tam sobie dla bezpieczeństwa przeniósł do naszego prywatnego folderu użytkownika, jeżeli mamy tam jakieś istotne dane. Jeżeli o Keybase'a chodzi i o to, co tu się właściwie stało i dlaczego, ja mam taką teorię, trochę może zahaczającą o jakieś spiski, ale z drugiej strony tu się pewne rzeczy składają w całość. Otóż Keybase został wykupiony przez Zooma. No, a w Zoomie to teraz też dobrze się nie dzieje. Wczoraj prezes Zooma napisał takiego maila do pracowników, że szykują się zwolnienia. I że te zwolnienia no, zostają wprowadzone tak naprawdę w trybie natychmiastowym, na ile oczywiście oni sobie mogą pozwolić. I to tam kilkanaście procent
pracowników Zooma zostało zwolnionych. No oczywiście ten mail był w takim tonie, że on się poczuwa bardzo do tego, że ta zaistniała sytuacja też była jego winą, że on tam swoje wynagrodzenie teraz znacznie ogranicza. No, ale niemniej jednak problem jest w tym, że cięcia są. Pytanie, czy to jakoś również nie miało wpływu na Keybase'a, czy oni też nie musieli szukać jakichś cięć kosztów, bo no też wiemy i słyszymy co jakiś czas, że są przeprowadzane różnego rodzaju grupowe zwolnienia. To nie dotyczy tylko Twittera. Tak się wokół Ilona Muska zrobiło głośno, że on zwalniał pracowników, ale nie, to nie dotyczy tylko Twittera, Facebooku, w Mecie, w firmie Meta również są zwolnienia, w różnych innych miejscach także, w Polsce, w polskich firmach również ma to miejsce. To niestety to, co gdzieś tam nam COVID rozpoczął, to dalej trwa ten kryzys i on jeszcze z nami, podejrzewam, że przez trochę będzie i z takimi sytuacjami będziemy musieli mieć do czynienia. To taka niefajna informacja, taka a propos właśnie Keybase'a. Pamiętajcie, no zadbajcie gdzieś tam o te swoje pliki, żeby ich nie stracić. A teraz kolejne wieści, tym razem szereg takich drobnostek technologicznych od Pauliny. Tak. 5, a w zasadzie 4, bo informacja o Mac Whisperze już wypadła, ale mimo to 4 takie wieści, które mi się udało w ostatnim tygodniu złowić. Pierwsza rzecz, która oczywiście elektryzuje mnie najczęściej, najbardziej z rzeczy, które są nowe, to nowa wersja Telegrama. Jak zwykle znalazłam w niej sporo usprawnień, choć bardzo ubolewam nad tym, że nadal iPhone'iarze nie mogą się cieszyć tak bardzo jak moja skromna osoba. No to szkoda. Jakoś nie chcą wprowadzić tej jednej rzeczy, czyli dostępność. No, niestety. Natomiast przechodząc do tego, co jest tutaj nowego, to po pierwsze użytkownicy premium mogą teraz tłumaczyć w czasie rzeczywistym całe czaty, grupy i kanały. Dotykając paska tłumacz i, przepraszam, u góry menu. Opcji. Zwykli użytkownicy również podobno mogą tłumaczyć poszczególne wiadomości, dotykając jakiegoś górnego paska, ale z moich obserwacji i eksploracji wynika, że tego tam nie ma. W sensie, no pewnie jest, ale jest niedostępne. To jeszcze taka prawa. Kolejna rzecz. Że od nowej wersji Telegrama możemy kontrolować dokładnie i szczegółowo zapisywanie multimediów na podstawie rozmiaru, typu i czatu, z którego do nas przyjdą, włącznie z tym, że możemy sobie ustawić wyjątki, czyli na przykład od wszystkich poza tymi a tymi osobami. To jest super, jeżeli na przykład ktoś nagrywa od groma wiadomości głosowych na jakiejś grupie i o ile wszędzie jest względny spokój, o tyle ta grupa zajmuje nam pół miejsca na telefonie. Kolejna rzecz, która jest też troszkę ciekawa z perspektywy Tyflo Polski, w której to, jak przypominam od czasu do czasu, prowadzimy sobie dyskusję o różnych aspektach bycia niewidomymi i słabowidzącymi. Czasami, chociaż chyba tutaj tylko niewidomi są w tej grupie, czyli samodzielność, jakieś technologiczne zagwozdki, czasami jakieś newsy, a też czasami jakieś luźne konwersacje, więc też zachęcam. Natomiast w Tyflo Polsce jedna taka rzecz występuje, że unikamy wiadomości głosowych. No i gdyby przyszedł tutaj ktoś, kto nie chciałby się z tym utożsamić, no to administratorzy od tej wersji Telegrama mogą zablokować 9 różnych typów multimediów udostępnianych w grupie. Da się również zablokować tekst, tak żeby grupa była tylko multimedialna. Natomiast to mi wcześniej realizował Vegeta Robot, którego też polecam, jeśli chodzi o administrowanie grupami. Przez jakiś czas był martwy, aczkolwiek ostatnio powstał.
z martwych wstał. Kolejna rzecz. Wylogowani użytkownicy mogą szybko zalogować się swoim Apple ID albo Google ID, znaczy kontem Google. Dzięki temu nie musimy wpisywać kodu z SMS-a. Szkoda, że nie znam to, znaczy szkoda, że nie było to dostępne wtedy, kiedy chciałam zalogować się na Telegrama na komputerze studenckim podczas wykładu. Kolejna rzecz już poza Telegramem to jest Perplexity. To jest dzisiaj odkryte przeze mnie, a w zasadzie przez newsletter, który subskrybuję, czyli albo Insanely Useful Websites, albo Internet is Beautiful. Nie pamiętam, który to był dokładnie, ale podesłali mi stronę Perplexity, czyli nowego konwersacyjnego AI, które podobnie jak ChatGPT odpowiada na nasze pytania, ale również posługuje się jakimiś wycinkami internetu. Znaczy w swoich notatkach, znaczy w naszych notatkach napisałam, że to jest jakieś nowe konwersacyjne AI i zdania nie zmieniam i celowo to tak napisałam, ponieważ kiedy zapytałam tejże sztucznej inteligencji, co prawda po polsku, ale później po angielsku, żeby nie było, co zdarzyło się w Krakowie w ostatnim miesiącu, otrzymałam informację, że w ostatnim miesiącu, oczywiście po angielsku otrzymałam tą informację, w obu przypadkach, że Kraków był świadkiem niesamowicie wielu wydarzeń w ostatnim miesiącu. Było podane jakieś wydarzenie, ale już nie pamiętam jakie. Natomiast koniec był dużo bardziej zabawny i wstrząsający, ponieważ AI stwierdziło, że ponadto w tysiąc którymś roku Kazimierz Wielki nadał Krakowowi prawa i coś tam dalej zaczął nawijać o tych... Czyli to według tego AI było w ostatnim miesiącu. Tak, dokładnie. Fantastycznie. Nie ma to jak cofnąć się w czasie o kilkaset lat. Tak. Kolejna rzecz, taka w sumie fajniutka, nie wiem czy będę jej używać, ale wydaje się spoko. To jest FeedSeer, czyli taka stronka, jakby która wyciąga nam z naszego feeda na Mastodonie najbardziej popularne linki, które się tam przewijały. No i logujemy się tam Mastodonem, jakby wpisujemy host, na którym mamy konto, potem mamy autoryzację i ta nasza ładna stronka wyciąga nam to, co tam było ważnego i w założeniach, że to są artykuły, no to podsyła nam właśnie link. Znaczy podsyła, to nie jest newsletter, tylko po prostu no, widzimy na tej stronie link i jakiś tam podgląd artykułu, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dostępne, bo dzisiaj to dopiero znalazłam, a moje konto na Mastodonie nie jest na tyle aktywne, żeby coś tam się na tyle szybko pojawiło, żebym mogła to jeszcze ocenić. I kolejna rzecz, a w zasadzie już ostatnia w tych moich wieściach, to jest informacja, że Uber niedawno uruchomił usługę, dzięki której będzie można zadzwonić po Ubera, a w zasadzie już można, z tym, że jest malutki haczyk. Na razie tylko na Florydzie, w Kalifornii i w Arizonie. Aczkolwiek Uber obiecuje, że będzie chciał rozszerzyć to na inne kraje. W tym momencie, czyli w tych regionach, w których to działa, można dzwonić przez 7 dni w tygodniu od 4 rano do 22. I według mnie to ma kilka zalet. Po pierwsze, oczywiście, kiedy nam braknie internetu, braknie zasięgu, coś tam, możemy sobie zadzwonić nawet z czyjegoś telefonu. A po drugie, jeżeli Uber nas źle wykrywa, bo ja mam na przykład taką sytuację, że Uber mnie wykrywa źle z mojego miejsca zamieszkania, wykrywa mnie u sąsiadów, którzy są po drugiej stronie, a jak wpisuję swój prawdziwy adres, to nie mam jakby możliwości wybrania go z listy tego, co się później podświetla.
Więc muszę po prostu wyjść na główną drogę i liczyć na to, że ten Uberowiec zauważy mnie i do mnie podejdzie. No i jeżeli okej, zna polski, angielski, czy tam jakiś słowiański, no to jeszcze spoko, ale jak nie zna, to jest problem. No a tutaj jak zadzwonię, podam adres, wszystko fajnie, potem dostanę SMS-a zwrotnego z jakimiś informacjami o samochodzie, imieniem kierowcy, tak to dostajemy w aplikacji, szacowanym czasem przyjazdu. No i spoko, i jakby już mogę się gdzieś tam... mogę się już zrelaksować, aczkolwiek no, wada tego jest taka, że nie mam powiadomień, za ile będzie kierowca, nie mogę z nim nawiązać komunikacji. Ja zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, mianowicie nad rozliczaniem takich kursów. No bo przecież w Uberze podpinamy sobie kartę i... A niekoniecznie. I jesteśmy gdzieś tam obciążani. To ja na przykład przez długi czas w Uberze miałam gotówkę za ustawioną. Aha, i to czyli... było tak, że po prostu przyjeżdżał po mnie kierowca, jechaliśmy sobie fajnie. Kończył się kurs, mówił mi, ile mam płacić, wyjmowałam portfel, płaciłam. Okej, okay, czyli jest możliwość płatności gotówką. Jest. Dobra, no to warto wiedzieć. Ja myślałem, że to tam tylko podpina się jakiś środek płatniczy i tyle, że nie ma możliwości płatności gotówką, ale jak tak, to okej. Okay. No to tyle z tych moich wieści na ten tydzień. Dobrze, to ja teraz przeczytam informację od naszego słuchacza Grzegorza. A Grzegorz napisał do nas tak. Cześć wam. 14 lutego, czyli we wtorek, wchodzi Sky Show Time, czyli nowy VOD, w którym to choćby będzie nowy Star Trek i nie tylko. Jak dobrze pójdzie, to za tydzień w środę zdam relację z dostępności aplikacji na Androida, iOS, Google TV i Apple TV. No właśnie miałem, Grzegorzu, kontaktować się i pytać, czy będziesz, bo też o tym czytałem. To jest też o tyle ciekawy streaming, że tam pojawi się dość dużo produkcji właśnie tych krajów, do których wchodzi, czyli jakieś czeskie, węgierskie, rumuńskie, takie rynki, które no, filmowo nie są nam jakoś chyba specjalnie znane, a Netflix nas chyba też nie rozpieszcza produkcjami z takich krajów, więc ja jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, koniec końców. Czas pokaże, jak z tą dostępnością sprawa będzie się przedstawiać. Teraz informacja z Microsoftu i w zasadzie mamy dwie informacje z Microsoftu. Pierwsza informacja z Microsoftu jest taka, że słuchajcie, no stało się. Chat GPT, tego się można było spodziewać, ale informacja została już oficjalnie puszczona przez giganta z Redmond. Mianowicie chat GPT wchodzi do wyszukiwarki Bing. Ponoć wszedł tam już i już nawet teraz można, przynajmniej niektórzy mogą testować. Ja zapisałem się na listę chętnych, żeby to sprawdzić. I każdy może to zrobić poprzez instalację, poprzez przejście na stronę bing.com/new. Natomiast no ja cały czas jeszcze czekam. Dostałem co prawda ofertę, że jak sobie zainstaluję wtyczkę do Chroma będącą wyszukiwarką Bing i jak jeszcze sobie zainstaluję mobilnego Edge'a, czy mobilnego Bing, nie, mobilnego Binga chyba tak naprawdę na iOS, to będzie to wszystko szybciej, ale na razie z tych ofert nie skorzystałem. A gdzie te oferty otrzymałeś z ciekawości? Wiesz co, jak wszedłem na tę listę chętnych, to znaczy jak tam się zapisałem i dostałem taką ofertę, że wejdź tutaj i zainstaluj i teraz będzie już w ogóle i to przyspieszy. Nie wiedziałam, że jest jakaś waitlista. Jest. bing.com/new. Tam możesz się zapisać na tę listę. Natomiast to ma być w ogóle... nieco inny model od tego, co mamy w czacie GPT, specjalnie zoptymalizowany pod wyszukiwanie, że będziemy mogli go bardzo opisowo zapytać o różne rzeczy, że będzie miał on dostęp do internetu, bo przypomnijmy, że GPT nie ma dostępu do internetu na bieżąco, on będzie miał i ja naprawdę jestem ciekaw, co to będzie i jak to będzie działało, bo
no wygląda na to, no, już mieliśmy okazję zobaczyć, co potrafi GPT-3, co potrafi czat GPT, a jeżeli to połączymy z możliwościami wyszukiwarki internetowej, której indeksy są aktualizowane na bieżąco, jeżeli połączymy to z tym, że Microsoft zainwestował w OpenAI chyba 10 miliardów dolarów, jakąś naprawdę monstrualną kwotę na rozwój, no to możemy spodziewać się naprawdę czegoś bardzo ciekawego. Mało tego, do tego chatbota będziemy mieli też dostęp z poziomu przeglądarki Microsoft Edge. To też jest planowane na najbliższą przyszłość. Więc zapowiada się to ciekawie i mam takie wrażenie, że w końcu teraz Microsoft może zacząć się naprawdę liczyć na tym rynku wyszukiwarek, bo powiem szczerze, jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do tego, żeby korzystać z Binga, żeby wyszukiwać za jego pomocą, a teraz, mając możliwość nie tylko zapytania o jakieś konkretne rzeczy na zasadzie takiej standardowej wyszukiwarki, ale poproszenia tej wyszukiwarki o zrobienie jeszcze iluś różnych innych operacji, co też ma być możliwe, no to tu otwierają się naprawdę spore możliwości, jeżeli chodzi o przyszłość wyszukiwania. Google też ma swój model, ponoć podobny do tego, co oferuje OpenAI, i niebawem ma go pokazać. No, robi się interesująco, robi się ciekawie i myślę, że no tylko tak naprawdę wszyscy na tym zyskamy i że ta sztuczna inteligencja, która przez lata to tak wyglądała no dość niemrawo, cały czas się o tym mówiło, a dopiero teraz od niedawna rzeczywiście zaczyna to mieć naprawdę taki większy sens, przynajmniej jeżeli chodzi o tekst, o pracę z tekstem, o pracę z dźwiękiem. I że to wszystko, no teraz ci giganci technologiczni też zdają sobie sprawę, że trzeba w to pójść, bo jeżeli oni w to nie pójdą, jeżeli oni nie zaczną oferować tego użytkownikom teraz, to prędzej czy później ktoś ich z tego rynku najzwyczajniej w świecie wygryzie i będą bez szans. Zastanawiam się, co na to wszystko Apple i jakie będzie miało to przełożenie na Siri. I może to w końcu no, będzie ten moment. Oby, bo Apple tak chyba niespecjalnie gryzie w tym tak, temacie. Apple zaczął tak. Z Siri i zaczął naprawdę już dość dawno. Ale... Tak, ale ani ta rewolucja, ani jak przyszła Alexa, ani asystent tak. Google, ich to jakoś nie ruszyło specjalnie. Oni tam niewiele tą Siri jakoś rozbudowali, więc no. No to może w końcu. A jeżeli nie, no to przynajmniej, żeby możliwe było stworzenie jakiegoś skrótu, który, a to przypuszczam, że da się bez problemu zrobić, który będzie odpytywał jakąś usługę, która chętniej będzie nam oferowała różne podpowiedzi z GPT, z tego chatbota. No, jestem naprawdę ciekaw tego Binga na sterydach, który Microsoft zaoferuje i się nie mogę już trochę doczekać, kiedy gdzieś tam mnie wpuszczą na tę listę już tych, którzy będą mieli do tego dostęp. I rzeczywiście ciekawe, ile możliwości z tego, co mieliśmy okazję potestować na chatbocie OpenAI, zostało tam przeportowane, jak bardzo to zostało ograniczone i czy w ogóle zostało ograniczone, czy tylko zostało tak naprawdę rozbudowane. No cóż, czas pokaże. A inne nowości z Microsoftu są w ich procesorze tekstu, czyli w Wordzie. Tak, komunikat poszedł do użytkowników Insider, na razie chyba Office 365. No i w Wordzie pojawiła się opcja transkrypcji nagrań, już nie tylko dyktowania tekstu, ale transkrypcji całych nagrań. I jest to dedykowane, tak jak piszą na stronie Microsoftu, spotkaniom, wywiadom, prezentacjom, wykładom i tak dalej.
No ciekawe, jakby się to sprawdziło w podcastach albo w audycjach takich jak nasza, bo przebiega to na dwa sposoby. Albo możemy nagrywać dźwięk na żywo i on jest na żywo transkrybowany, a nawet nie. On zostanie nagrany, a potem mamy opcję zapisz i transkrybuj. I to jest wrzucane, nagranie jest wrzucane do OneDrive'a i tam dochodzi do transkrypcji. No albo wrzucamy już audio wcześniej nagrane. Ponoć możemy później przeglądać tekst w miarę jak i możemy śledzić dźwięk, oczywiście ze znacznikami czasowymi, co zostało kiedy powiedziane. Ponoć jest tam identyfikacja osób mówiących. Więc... To już kiedyś Microsoft jakoś rozpracował, natomiast tak. Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli za tym stoi Whisper. Jak oni się tak lubią z OpenAI teraz. No może. No i ta funkcja gdzieś tam się pojawia, więc pewnie obsługuje wszystkie 80 języków, więc polski też, jak mniemam. No i myślę, że warto ją przetestować, bo ciekawe, czy jakoś wspomogli się do tego, czy co się tam zadziało. No, ciekawe. O! Chyba to jest jeszcze tak może skojarzeniowo szybko, co do Microsoftu, edytorów tekstu i insiderów. Szybko rzucę, że w najnowszym insiderze, którego testuję, mam notatnik, który w zasadzie jest przebudowany, jest nowy, ale dla mnie zawiera same ugorszenia. Może fajną funkcją jest to, że jak damy Ctrl-S, to tak jak w Wordzie mamy wpisany jakby początek tego pliku, który tam zaczęliśmy tworzyć. Ale słabe jest to, że... Aha, no i zakładki też są plusem. Ale minusem jest na pewno to, że nie mamy w pasku tytułu otwartego pliku, ani tego, czy jest on w stanie, który nie jest zapisany, czyli tej naszej gwiazdki. Tylko samo słowo notatnik. No i minusem jest też to, że jest dużo, dużo mniej wydajny od zwykłego notatnika. Aczkolwiek to może jeszcze ulec zmianom. Ale tak rzucam. Jakby się miał kiedyś pojawić na stałe, to żebyśmy wiedzieli, że jak będzie samo słowo notatnik w pasku tytułu, to najpewniej będzie już miał zakładki. A tymczasem już w zasadzie mieliśmy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z wami, ale jeszcze w międzyczasie pojawił się współprowadzący, którego dziś formalnie z nami nie było, ale na koniec dołączył, żeby przekazać pewnie kilka jakichś ciekawych informacji. Tomek Bilecki. Dobry wieczór, Tomku. Dzień dobry, dobry wieczór. No u nas w domu jest szpital, można powiedzieć, na peryferiach prawie. No nie, no bez przesady, ale prawie każdy chory, ja najmniej, także jakoś się trzymam i wszyscy zasnęli, więc mogę tutaj dołączyć. Informacji to może wiele nie mam, ale chyba nie mówiliście, że tak mi się wydaje, ale mogłem coś przeoczyć. Przedtem widziałem tego w notatkach, że Google robi, czy chce zrobić, nie no, zrobił już w zasadzie konkurencję dla czata GPT. Ja o tym wspominałem, natomiast... Nazywa się to Bard. Tak. Jest to na razie tylko dla chętnych. Podobno oni twierdzą, że póki co jest to na... Bo oni mają jakieś kilka modeli, oni to nazywają Lambda chyba. I to jest chyba na tym mniejszym modelu. Oni to sprawdzą, jak to działa. No i jak to zadziała, to może przerzucą na ten lepszy model i wtedy ten czat teoretycznie będzie lepszy. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. No i to chyba głównie tyle, co do ewentualnie tych kart, jeszcze o które pytała Milena. Ja mam kartę firmy Behringer. No i to jest karta, która jest, znaczy to jest firma, która jest... No, stereotypowo traktowana jako firma dość tanich sprzętów. No, ostatnio się to troszeczkę zmieniło, bo robią... Znaczy oni się połączyli z kilkoma... Znaczy inaczej połączyli się. No, oni wykupili kilka różnych firm, które robią sprzęty uznawane za często bardzo profesjonalne i z tego co wiem, od tego momentu jakość ich sprzętu rzeczywiście poszła w górę. No i teraz mam taką kartę UMC, zresztą ty chyba, Michał, też masz to samo, UMC 20, dokładnie 18, tak. 20. Dokładnie tak.
tej karty raczej nie polecimy, Milenie, bo ona jest ogromna. Ona jest ogromna i zdecydowanie ma dużo złącz, które po prostu nie zostaną wykorzystane. Tak, nie zostaną wykorzystane i nie będą najzwyczajniej w świecie potrzebne. Ale jest karta za chyba 400 zł, która ma po prostu dwa wyjścia, czyli jest stereofoniczna i myślę, że to jak najbardziej mogłoby być. Jest jeszcze taka karta częściej nawet polecana, co prawda przez widzących, producentów domowych Focusrite Scarlett. I te karty są odrobinkę droższe, możliwe, że sprzętowo troszeczkę wytrzymalsze. Mają kilka problemów dostępnościowych, jeżeli chodzi o interfejs, aczkolwiek, żeby sobie na nich tak po prostu nagrywać i tak po prostu odtwarzać, no to z tego co wiem, problemu nie powinno być. No Focusrite ma też tego Vocastera, to tak a propos tego typu interfejsów. Tak, tam jest to dedykowane, żeby podpiąć tam mikrofon właśnie, bo Focusrite to chyba bardziej, chociaż to, no nie, no to jest bardziej, to znaczy, Focusrite moment, bo... bardziej dla podcasterów. Nie dla podcasterów właśnie, tylko dla czy lektorów, to znaczy, moment. Czy muzyków. Inaczej, ten Vocaster ma kilka takich rzeczy, które są teoretycznie potrzebne w podcastach, czyli jakieś dodawanie sobie jakichś efektów, puszczanie na stream czy na podcast dodatkowych dźwięków, które to niestety i podkreślę to jeszcze raz, bo to żeby się ktoś nie naciął, tam mowa jest w opisie tych Vocasterów o faderach. Tam właśnie, i że dwie jakby szyny miksujące, stereo loopbacks, i tam jest mowa o suwaczkach. Tylko niestety, moi drodzy, suwaczki są wirtualne. To nie są fizyczne suwaki. Więc gdyby dla kogoś to było istotne, to warto to mieć na uwadze. Natomiast, żeby nagrywać sobie u siebie w domu, tak po prostu podłączyć mikrofon, coś tam sobie nagrać, to jak najbardziej te Scarlety są, moim zdaniem, znacznie bardziej sensowne. Są i tańsze od Vocasterów, no i no właśnie podejrzewam, że są trochę mniejsze, mają no, prostsze oprogramowanie, więc jakkolwiek ono niekoniecznie musi być dostępne, bo to się raz ustawiamy, w pracy mamy, w Storyboxie mamy kilka tych kart i... Ile ten Scarlett kosztuje tak w ogóle, mniej więcej, jaka to jest cena? Nie wiem, 500 zł, znaczy też nie wiem, bo to jest, to się zmienia, tak, no... Ja to pamiętam kiedyś, jak szukałem karty dla siebie, teraz to się mogło pozmieniać, więc nawet nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. No tak, to rzeczywiście, a Vocaster ten najtańszy, ten pojedynczy, to kosztuje około 900 zł, za to ma dostępne oprogramowanie. To się zgadza. Tak, więc no parę jakichś różnych opcji jest. Ja tu widzę, że jeszcze w międzyczasie mamy jednego słuchacza, który do nas dzwoni. Co prawda to jest użytkownik, który się podpisał iPhone, no ale zobaczymy, kto się kryje pod użytkownikiem iPhone. Halo? No, witam was serdecznie, Bartek po tej stronie. Cześć, nie wiem, co Bartku. Się stało. Chyba była jakaś aktualizacja Zooma, dlatego mnie wyświetla w ten sposób. Jeszcze nawet nie zdążyłem zaktualizować swoich danych, że tak powiem, osobowych. Całkiem możliwe. Dzwonię do was z kilkoma pytaniami i dobrze, że akurat pod sam koniec audycji dołączył do nas Tomek Bilecki, bo będę też miał do niego takie mikro pytanie dotyczące dźwięku, ale to może na drugi plan. Pierwsze to chciałbym zadać pytanie, bo o ile co moja wiedza jest jaka jest, jeżeli chodzi o telefony komórkowe klawiszowe, to ja też de facto tutaj dzwonię na prośbę de facto mojej kuzynki, bo ona chciała dla swojej babci telefon klawiszowy, ale z funkcją sterowania głosowego. I z mojej wiedzy to, z tego co wiem, to tylko właśnie Blindshell posiada taką opcję. A znacie może jakieś klasyczne takie telefony, które mają te funkcje w ogóle i są jeszcze dostępne? To masz na myśli przez sterowanie głosowe, bo chodzi o wybieranie numerów tylko, czy coś więcej? Nie, no to jeżeli jest osoba starsza, to chodzi tylko właśnie o wybieranie numerów, że na przykład jak mamy w kontaktach zapisaną jakąś osobę, to zadzwoń do, albo ewentualnie wyślij SMS-a do o treści. A, no widzisz, to, czyli to musiałoby już rozpoznawać mowę jakoś. To ja się obawiam, nie jestem też znowu ekspertem. A z samym wybieraniem numerów?
To mogłoby być prędzej, bo on tam to już stare telefony miały, nawet Nokia, dopasowywanie wzorca, tak, mowy. Więc to ewentualnie, to można popatrzeć te telefony na, dla seniora, jakieś typu Maxcom czy Emporia. MyPhone chyba jeszcze coś takiego tak, było. Tego typu firmy, co one oferują, jakie tam są funkcje. Powczytywać się w jakieś specyfikacje techniczne i coś sobie z tego wybrać. No bo to by było najprostsze rozwiązanie tak naprawdę, jak chcemy uniknąć tyflo sprzętu. Czyli najlepiej to się pytać w takich większych sieciach handlowych, których no, nazw wymieniać nie będę, ale miejmy nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Tak, prawdopodobnie tam coś będzie. Ewentualnie, tylko pytanie... Ewentualnie, podzwonić do tych firm. Właśnie. Typowo. Myślę, że to będzie o tyle lepsze, że jakby dane sieci mogą się nie orientować zbytnio nawet w akurat tym, w tych konkretnych potrzebach. A co dopiero w tym, czego nie mają w asortymencie. A tylko, Pawle, możesz chociaż dwie nazwy powtórzyć? Bym poprosił. Maxcom to jest taka firma, oni też robią telefony stacjonarne. Zdaje się, że nawet kiedyś mieli mówiący taki telefon, o którym był podcast. Maxcom. Uh-huh. Emporia, też taka dość popularna firma. Oni nawet robili kiedyś takie telefony z karteczką, że można było wysunąć sobie szufladkę z karteczką i długopisikiem do zapisania numeru. Był taki patent na którymś telefonie. Emporia i MyPhone. Taka polska firma też chyba. MyPhone.pl, nawet teraz zajrzałem na ich stronę, to tam możesz sobie coś znaleźć. Okej, okay, no to będę przeglądał te oferty, chociaż najłatwiejsze nazwy to na pewno Maxcom i MyPhone, tak? Dobrze mówię? Tak. Okej. Okay. W porządku. W takim razie będę już bynajmniej miał źródło, którego będę mógł szukać. I teraz właśnie, jeżeli Tomku słyszysz mnie, no to pytanie słyszę, do ciebie. Słyszę. Super. Ostatnio kupiłem małą mikrowieżę, tym, że ona nie ma już gniazda słuchawkowego. I moje pytanie brzmi, czy może wiesz, czy są przejściówki z USB na mini jacka? I czy ewentualnie taka wieża załapie od razu? Bo ja rozumiem, próbowałem podłączyć budżetową kartę pod USB, ale to mogło być nie mogło załapać ze względu na to, że potrzebne do niej są, jest w granicy sterowników i dlatego po prostu mógł jej nie wykryć. To znaczy podejrzewam, że no z USB to może się nie dać, dlatego że USB zwykłe nie ma, o ile mi wiadomo, w specyfikacji przesyłania audio analogiem, no, tylko jako karta dźwiękowa, o ile mi wiadomo przynajmniej. Może być... Kiedyś coś takiego widziałem, przepraszam Tomku, że ci tylko przerwę, że nie wiem właśnie, czy to można było nazwać kartą dźwiękową, że było USB, wyglądało to troszeczkę jak pendrive, a z drugiej strony były dwa jacki na mikrofon to i na... To była karta. Tak, najprawdopodobniej to była karta dźwiękowa po prostu, która wyglądała i była napisane, że to jest przejściówka. W ogóle takich urządzeń, które są de facto kartami czy różnego rodzaju w ogóle interfejsami, które są nazwane przejściówkami, no dość dużo z różnych standardów na różne, włącznie z tym, że była kiedyś opisana przejściówka, którą można połączyć gitarę do komputera. I to było w gruncie rzeczy też karta dźwiękowa i odpowiednio z odpowiednim wejściem, bo wejście gitarowe musi mieć odpowiednie parametry, dość specyficzne. No i to czyli po prostu się pytać, tak? No, nic więcej jakby nie pozostało, jeżeli nie mam tej to pewności. Znaczy, to znaczy inaczej. Prawdopodobnie obstawiam, że ta wieża w ogóle może nie mieć możliwości wysłania dźwięku przez USB. Być może ma możliwość wysłania dźwięku przez Bluetooth. Sam Bluetooth sobie posiada teraz, tylko... A są takie przejściówki właśnie, są takie transmiterki. Jest coś takiego, to są nawet w formie takich maluteńkich urządzeń. Oczywiście one mają swoją baterię, ewentualnie zasilanie z USB, często micro, ewentualnie teraz USB-C. Co się właśnie paruje z tego typu urządzeniem, podłącza się do tego słuchawki, mają jacka 3,5 mm, no i się słucha na swoich słuchawkach. To jakby masz swoje słuchawki. Okej, ale to trzeba ten protokół Bluetooth mieć się oczywiście aktywny. No tak. Okej. W porządku. W takim razie teraz też wiem, jak w tym temacie działać. Po prostu chciałem się upewnić, czy w ogóle coś takiego istnieje. Ale skoro tutaj mówisz, że jeżeli
jest tylko tak USB, a z drugiej strony jako karta sama dźwiękowa to prawdopodobnie może tego nie wychwycić. Możliwe, całkiem możliwe, Bartku, że ta mini wieża, którą kupiłeś, to USB służy w niej tylko do odtwarzania. Tylko do odtwarzania z dysków flash, zgadza się. Tak, warto zajrzeć do instrukcji. Znaczy tak, po pierwsze, ostatnią wieżę, jaką kupiłem, to był rok 98, to żeby nie było. Wtedy jeszcze USB nie było tak powszechne. Więc wtedy USB to było ewentualnie w niektórych tylko komputerach i to też nie wszystkich zdecydowanie. O Bluetoothie nie wspomnę. W każdym razie, tak czy inaczej, ja też mogę nie wiedzieć o wszystkich rozwiązaniach, które są w tej chwili obecne na rynku. No, USB znam z komputerów, mniej więcej wiem, do czego ten standard służy. Aczkolwiek niektórzy producenci mogą mieć jakieś swoje wymysły, więc warto w razie czego potraktować te moje słowa jak no, słowa mimo wszystko kogoś, kto temat zna nie do końca i nie, jakby nie do końca z tej strony, tak? Więc temat wiesz, no to jest mi znane na tyle, że znam sprzęt studyjny. Tak, ale warto tam, tutaj się podzielić własnymi. Komputer jakoś tam, no więc wiesz, a to jest coś pośrednie. Własnymi przemyśleniami, jak to się mówi, także żaden z nas nie jest alfą i omegą tak naprawdę, ja też to powtarzam. Ja też nie muszę się na wszystkim znać, prawda, Tomku, więc i tak dziękuję tobie za tą opinię. Ja już nie przeszkadzam. Dzięki jeszcze raz serdeczne za te informacje. Będę serdecznie tutaj, no, znaczy się wszystkiego posłuchiwał, o czym dzisiaj żeśmy rozmawiali. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam was serdecznie. Dzięki. Trzymajcie się, do usłyszenia. Dzięki za telefon, pozdrawiamy również ciebie i dobrej nocy. I mam jeszcze jeden news, malutki dosłownie. Mianowicie firma, no Netflix z Sennheiserem wdrażają, podejrzewam, nie wiem czy wdrożyli, możliwość słuchania dźwięku przestrzennego na standardowych stereofonicznych, no nie mówię o głośnikach, ale podejrzewam, że raczej chodzi o słuchawki. Sennheiser ma swój znak handlowy Ambeo, który podejrzewam w większości słuchaczy może się kojarzyć raczej z tymi mikrofonami Sennheisera do nagrywania dźwięku binauralnego, natomiast tu generalnie chodzi o dźwięk przestrzenny, bo Ambeo to też jest ich system. Oni mają, zdaje się, też jakieś głośniki typu soundbary, w sensie też Ambeo i ich technologia dźwięku przestrzennego, czyli podejrzewam przerabiania dźwięku takiego wielokanałowego na dźwięk no taki przestrzenny w słuchawkach, no to też oni sobie to nazwali Ambeo. I podejrzewam, wszystko, co jest związane z dźwiękiem przestrzennym u Sennheisera, to jest Ambeo. Więc z Netflixem się teraz jakoś porozumieli i to Ambeo będzie też w Netflixie dla użytkowników kont premium, co może oznaczać ich, z tego co czytałem, to oznacza, że można mieć, jeżeli mamy do czynienia z filmem wielokanałowym, a takich filmów jest dość dużo na Netflixie, to można sobie słuchać tego filmu z dźwiękiem przestrzennym na najprawdopodobniej dowolnych słuchawkach. No tak, bo te dźwięki, które są rejestrowane przez te mikrofony binauralne, właśnie Ambeo, no to później też jest to do odtworzenia po prostu na dowolnych słuchawkach, więc tu też będzie prawdopodobnie właśnie tak. To ja może też jeszcze z takimi dwoma losowymi newsami na koniec. Po prostu czytałam to, ale nie sprawdzałam tego bardziej, bo ani Tinder, ani Talkback, o których będę mówić, nie są przedmiotem moich zainteresowań. W każdym razie Tinder doczekał się trybu prywatnego, w którym możemy blokować konkretne profile przed tym, żeby zobaczyły nasz profil, dzięki czemu może zdarzyć się dużo mniej niezręcznych sytuacji. I też inne tam opcje ma w tym trybie prywatnym, ale no, oczywiście opcja jest w premium. Natomiast Talkback dorobił się podobno spellcheckera w tej klawiaturze brajlowskiej Brailleback, ale z tego co czytam na Blind Android Users, nikomu to nie działa. W sensie chodzi o to, że wszystkim, nawet jeżeli pisali celowo coś błędnego, mówiło, że wszystko jest okej. Tak, też mam podobne doświadczenia z tego, co słyszałem. Aczkolwiek to jest ciekawe, bo to chyba nie jest, że tylko klawiatura brajlowska, tylko ogólnie można nawigować po błędnie napisanych wyrazach. To jest jakby funkcja, która była na iPhone'ie już dość długo, na pokrętle,
i teraz ją dorzucili też Androida. Ale też słyszałem właśnie, że ktoś to testował i też to nie działa. Przynajmniej z językiem polskim. Natomiast nie wiem, jak tam inne. Ja też jeszcze na koniec dwie wiadomości i to no niezbyt pozytywne. Jedna to taka, że na iOSie 16.3 wykryto błąd dla użytkowników Brailliantów BX40, tych monitorów brailleowskich Humanware'a. No niestety po połączeniu takiego monitora z iPhone'em żaden tekst na monitorze pokazywany nie jest, więc chwilowo te monitory są wyautowane w ogóle z dostępu do iPhone'a. Szkoda, bo to wydawałoby się, że popularna marka w Stanach i ciekawe, dlaczego akurat ona poleciała wynikiem jakiegoś błędu. Natomiast możliwe, że coś w tym standardzie takim do urządzeń brajlowskich, który jest ten taki plug and play, coś nie zadziałało. Natomiast druga smutna informacja od firmy ECE to koniec produkcji urządzenia eBay. Już nie są dostępne części, które były potrzebne do jego produkcji i urządzenie produkowane, już nowe jednostki nie będą, ale wsparcie techniczne dalej jest i gwarancja oferowana dla tych, którzy urządzenia mają i posiadają, więc to tak. Znika eBay, pojawia się Sense Player i różne inne odtwarzacze. No i to taki akcent na koniec. W ogóle a propos Brailleanta, to mi się kiedyś zdarzyło przeglądać losową stronę i natrafić na jego reklamę, w sensie adsensowym. O! To jest też ciekawe. Natomiast jeszcze mi się jeden nie przypomniał. Gdzieś tam z Eltena wyczytałam, że Crédit Agricole, ich aplikacja CA24 dostała aktualizację dostępnościową, dzięki której na Androidzie nie działa co prawda APK, ale już jakoś tam coś się da ogarniać. O, no to miło. To miło. Czekamy na więcej. Dokładnie. Miło, zwłaszcza, że mieliśmy tutaj słuchacza, który bardzo, bardzo chciał, żeby to Crédit Agricole się poprawiło, więc fajnie. Tak jest. I tymi akcentami wygląda na to, że kończymy dzisiejsze 171. wydanie Tyflo Przeglądu. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że pisaliście do nas, że dzwoniliście. No i cóż, kolejny Tyflo Przegląd już za tydzień. Zobaczymy, w jakim składzie. Dziś Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, no i Tomek Bilecki na koniec do nas dotarł. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No cóż, kolejny Tyflo Przegląd za tydzień o tej samej porze, czyli o 20:00. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.